Hej, witajcie w 30. odcinku Mgieł Ravenloftu, ładnym, jubileuszowym. Przechodzimy do kolejnych etapów naszych historii. Wreszcie nasi bohaterowie będą musieli zdecydować, co dalej, ile można siedzieć w jednej chatce i kręcić się w jej okolicach. Ale nie wiem, czy to będzie jeszcze w tym odcinku, może jeszcze już nie. Zaczynamy się mordować nawzajem. Może jeszcze więc... nie, może zaczną się mordować nawzajem. W każdym razie, zanim to zaczniemy, to może Paweł opowiesz coś o Patronite, bo zrobiłeś bardzo ładne wideo na ten temat. Tak, ja mam dwa ogłoszenia w takim razie dzisiaj. Jedno to jest to, że jak zawsze zapraszamy na naszego Patronite, ale jeżeli część z was jeszcze nie czuje się przekonana tym, że robimy rzeczy i dajemy rzeczy w zamian, to przygotowałem takie wideo, które ma 4 minuty i w którym pokazuję, staram się mniej więcej streścić, dlaczego warto nas wspierać, co takiego oferujemy w zamian za to, że nam pomagacie, więc to wideo podlinkuję gdzieś w karcie powyżej i sprawdźcie, jak ono wygląda. Myślę, że jest ładne, kolorowe, są tam kolorowe rzeczy, które są tak śliczne, że chciałby się polizać, więc dlaczego go nie obejrzeć? A drugie ogłoszenie, które mam, to jest to, że założyłem specjalnego maila. Ten mail to jest fanart@spalmyto.pl i wysyłajcie tam fanarty. Generalnie, jeżeli coś rysujecie, malujecie, rzeźbicie, nie wiem, co tam robicie jeszcze, to wysyłajcie do nas te fanarty, nawet jeżeli już kiedyś się gdzieś pojawiły, dlatego że nie było do tej pory jednego miejsca, gdzie te fanarty wpadały. One czasem publikowaliście gdzieś u siebie na Instagramie, czasem u nas na grupie, czasem wysyłaliście mailem i tak dalej, i tak dalej. Jakby zamysł jest taki, że jeżeli teraz wyślecie te maile, te fanarty do nas na maila, to będziemy wiedzieć, że na przykład możemy, nie wiem, wrzucić je do napisów końcowych, w sensie napisów końcowych po odcinku Spalmy, to nie na kanał napisy końcowe, i na przykład pochwalić się, że ładne rzeczy robicie i was też pochwalić i myślę, że może być miło. Więc to jest nasz oficjalny program fanartowy, teraz się wyświetli grafika gdzieś jakaś z tym mailem też. Wysyłajcie rzeczy i super będzie. Myślisz, że naprawdę ktoś mógł zrobić rzeźbę z nami? Wiesz co, może ktoś na przykład jest miłośnikiem siłowni i zrobił rzeźbę z myślą o nas. Na przykład słuchał na słuchawkach Spalmy to i robił rzeźbę. To też może przysłać zdjęcie. Wyślij zdjęcie w takim razie osobo. Pokaż, zaprezentuj swoją rzeźbę. Dlaczego nie? Wrzucimy fanart, proszę bardzo. Więc nie zdziwcie się, jeżeli zobaczycie nagiego mężczyznę na przykład w napisach końcowych kolejnego odcinka. To się może zdarzyć, dlaczego nie? No i będzie jako cosplay Rockiego. O, na przykład. No dokładnie, no i tak to wygląda. Wszystko się da usprawiedliwić w jakiś sposób. Połączyć przyjemne z pożytecznym, ja nie wiem. Okej, to może już zacznijmy 30. odcinek Mgieł Ravenloftu. Nasza zacna kompania podzieliła się na dwie mniejsze grupki. Rocky razem z Pins udali się z powrotem na wzgórze w celu odnalezienia klejnotu Martikowów, zbadania jeszcze raz tajemniczego drzewa. Wyruszyli w towarzystwie Adriana Martikowa. Natomiast Davian, Nestor Rodu razem z Agatą i Trevorem ruszyli z powrotem do winiarni. Gdzieś w jej okolicy znajduje się tajne archiwum Martikowów, gdzie Davian miałby sprawdzić bardzo istotne dla drużyny informacje. Agata i Trevor dotarli pod winiarnię i muszą tutaj zaczekać chwilę, aż Davian sprawdzi, co ma sprawdzić i wróci. Także czas trochę zaczyna się wam dłużyć. Stoicie nieopodal rozwalonej winiarni. Deszczyk zaczyna powoli padać. Jest dosyć chłodno, więc nie można powiedzieć, że było jakoś wyjątkowo przyjemnie, ale na szczęście udało wam się zdobyć, a konkretniej Trevorowi, jeszcze występujące tutaj, prawdopodobnie ostatnie na tą chwilę, butelki wina. Ot, żeby może czas szybciej zleciał. Czy my możemy się tam gdziekolwiek schować, żeby na nas nie padało? Jakkolwiek daszek. Tak, no, no jest wystarczająco dużo zadaszenia, które się nie zawaliło, żebyście uniknęli deszczu. I czy jest jakaś opcja, żeby na ziemi małe ognisko sobie rozpalić?
Tak, żeby się nie rozniosło, tak, tak żeby już wszystko jest spalone. Myślę, że co się miało zająć tam, to się zajęło, więc generalnie jesteś pod tym względem dość bezpieczna. No to żeby nie było nam zimno, Agata chciałaby rozpalić małe ognisko, ale w taki kontrolowany sposób i rozpostrzec koc na ziemi i przysiąść tam. Znajdujecie miejsce w tej części, z której wyciągnęliście wóz. Co prawda runął tam dźwig i jest ogólnie sporo gruzu, ale część dachu została na tyle nietknięta, że daje jakiegoś rodzaju ochronę. Także spokojnie jesteście w stanie, w tym nazwijmy to garażu, tak, w którym stał wóz i na nim były beczki z winem, które już stąd zabraliście, jesteście w stanie zrobić sobie tam przynajmniej minimalnie, wygrodzić sobie miejsce, gdzie możecie ognisko, kocyk i winko. Pamiętasz, jak buchnęłaś mi ogniem w twarz? Przypomniał mi to ten ogień. Oj, tak. Pamiętam, jak rzuciłeś się na mnie zamiast na te zombie, czy co to było? Jakieś dziwne potwory, które wychodziły na nas. Jezu, jakby to było 100 lat temu. Torgolowicze się nazywali ci ludzie? Tak, torgolowilki. Płaszcz się nie zapalił, ale przypiekło kolczugę i żyć mnie bolała później przez 3 dni. Bardziej czy mniej jak po tym, kiedy spadłeś z drzewa? Bardziej. Bardziej. Słuchaj, jak ty myślisz, czy ten cały Axagard pod tym swoim wyśmuskanym cylindrem to ma jakieś wielkie zakręcone rogi? Musiałyby być pionowe, także... No, tak, takie jak... Taki tworzące w do jeden przodu. Róg, nie? Jak jednorożec. Jak u byka, czy coś. Chyba nie wszystkie demony muszą mieć. Nie wiem. Nie wiem, pamiętam, że zapytałam o to PiS poprzednim razem, kiedy rozmawialiśmy o piekle i powiedziała coś jakiegoś, że może tak, a może nie. A potem powiedziała, że szatan chodzi w garniturze, cokolwiek to jest. Czy wiem, co to jest garnitur? Bo chyba jeszcze nie wynaleziono. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Ja też nie, no ale... Dziwne obyczaje. Skąd Pins wie, jak wygląda szatan? Moment. No mówiłam ci, te sny i coś tam, chodzenie ale... po piekle. Ale szatan to nie jest jakaś większa persona tam? To nie jest chyba... coś, kto jest w piekle, widzi. A ja tam nie wiem, jakie oni te hierarchie mają. Ze mną się przecież tylko ten fircyk w cylindrze kontaktował. Postanowiłaś coś już? No, dokończyć to wino. Słuszna decyzja. A później, no... Myślę, że wyprawa do Kresk to całkiem dobry trop. Zobaczyć, o co chodzi z tym opactwem i czy tam ktoś coś wie. Ta wizyta w chacie na bagnach u tej całej baby Lysagi brzmi jak dobry pomysł, by może domknąć sprawy z wiedźmami w tej krainie. No, chyba że ta okaże się nie jeść dzieci, no to mogę ewentualnie nie podpalać jej chaty. To jest chyba kompletnie niezwiązana wiedźma z tymi, które widzieliśmy. Tamte się kręcą gdzieś indziej. To prawda, aczkolwiek po prostu już spodziewam się najgorszego. Spodziewam się, że wyjdziemy, a tam znów jakiś piec i dzieci w piecu. A pamiętam jak... To było niesamowite, jak rzuciłaś się na jedną z tych wiedźm, tych młynie i trzymałaś ją. W ogóle nie mogła się ruszyć. Ona jest jakaś niesamowicie silna jak byk, a ty ją trzymałaś nieprzerwanie. To było niesamowite. Nigdy nie czułam takiego przypływu sił, po prostu miałam ochotę udusić ją gołymi rękami, jak zobaczyłam, znaczy jak powiedziałeś mi w sumie o tych kościach. Powiem ci szczerze, że powiedziałem o tych kościach tobie, bo spodziewałem się, że ty jako... ty nie będziesz mieć ostrej reakcji. Wiedziałem, że Rocky się rzuci. Od razu. Byłem pewien, że Robert się rzuci od razu. Liczyłem po tobie, że zachowasz spokój, ale w sumie na dobre wyszło. No wiesz jak to jest. Dzieci to jednak jakiś taki czuły punkt, a w tej krainie mam wrażenie, trudno znaleźć jakieś szczęśliwe dziecko, którego ktoś nie próbuje zjeść, albo zabić, albo utopić.
Straszne, straszne miejsce. Jakim cudem ludzie tutaj dorastają w ogóle? Nie wiem, co ich w ogóle czeka? Jeśli nie są wistanimi, no to... No jasne, mogą sobie jakoś urządzić jakieś życie, ale... Nigdy nawet nie zobaczą świata. Nigdy nie poznają, nie wiem, nikogo spoza tych paru ludzi, którzy mieszkają w okolicy. Nie to, żebym ja gdzieś podróżowała wcześniej, jakby pierwszy raz jestem z dala od mojej wioski, tak naprawdę, ale zawsze przynajmniej była ta opcja, zawsze była ta perspektywa, że może za rok, może kiedyś, a tutaj nawet trudno mieć jakąś nadzieję. Powiem ci, że jak podróżujesz, to z czasem nabywasz takiego wrażenia, że wszędzie jest tak samo. Zmieniają się stroje, trochę akcenty, języki, ale ludzie są wszędzie tak samo okrutni i głupi. No ale może chociaż nie są wiedźmami w tym drugim świecie. Chociaż w sumie, przecież w końcu czym ja teraz jestem. Ale ty to pewnie kawał świata zjeździłeś. Pamiętam, wspominałeś coś o Persji kiedyś? Nie byłem w Persji, mam po prostu... A, jechałeś do Persji! Tak. Znam ludzi, którzy tam by mnie przerzucili. Byłbym tam. Tam planowałem zamieszkać, ale. Dlaczego akurat tam? To musi być gdzieś na krańcu świata. No, kawałek ogromny, szczególnie jak idziesz na piechotę. Nie wiem, czy jestem w połowie nawet. Szczególnie teraz, jak jestem w Barovii. Punktem startowym była Francja. Potem szedłem na wschód, przez góry, ukrywałem się po samych wsiach i jakichś zajazdach drobnych, tam gdzie nikt nie zadaje pytań i nie rozmawiałem z nikim. Powiem ci szczerze, że nie spotykałem się z magią przez jakieś miesiące przed przybyciem do Barovii, a od kiedy tutaj jestem, cały czas się o nią potykam. Nie da się opędzić. No, aczkolwiek pewnie... Twój kontakt z magią jest już od dłuższego czasu, nie wiem ile miałeś lat, jak dostałeś swoje moce, umiejętności. 10? No, to kawał czasu. Ja przed wyjściem z domu nawet nie miałam pojęcia, znaczy jasne, zawsze były jakieś opowieści, jakieś właśnie podejrzane baby w podejrzanych chatach gdzieś na skraju wiosek i mieścin, ale wszyscy uważali, że to jednak bardziej takie ludowe bajania. Nie widziałam, żeby ktokolwiek, wiesz, czerwał ogień z rąk, albo leczył komuś rany za dotknięciem rąk, więc... No tutaj zdecydowanie jest inaczej i przecież te wszystkie istoty, jakieś wilki, wampiry, jakieś nieumarli, szkielety, wiedźmy... Jak ci ludzie tu w ogóle przeżywają? Przecież jak wyjdą do lasu, to przecież wszystko próbuje ich zabić. Nie jest tak samo w Europie. Tyle, że zamiast potworów są zwykli zbójcy. Dziki. Powiedz, mówiłaś, wspominałaś kiedyś. Zdaje się, w obozie Wistanich, w tym pierwszym, w którym byliśmy, miałaś rodzinę całą. No tak, znaczy męża, dziecko, to w sumie tyle, moi rodzice już na tym etapie nie żyją, ale no, żyli dość długo, znaczy matka odeszła wcześniej, ojciec jeszcze trochę był z nami, ale tak, mimo że nie było nas nigdy wiele, ja nie miałam żadnego rodzeństwa, to zawsze jakoś tak było, tak rodzinnie i ciepło i no, wychowałam się w małej osadzie, gdzie oczywiście wszyscy się znali, tak więc poślubiłam człowieka, którego znałam właściwie całe życie, syna naszego kowala, no i potem pojawił się syn, no a potem wszystko się skończyło. A był dobrym człowiekiem? Czy jest? Co się jest, stało? Jest, jak najlepszym. Tak, no stało się głównie to, że chyba nie uśmiechało mu się mimo wszystko żyć dalej z kimś, kto przywołuje szatana i skazuje duszę na potępienie, więc jak o tym wszystkim usłyszał, to po prostu wyszedł i...
I nawet nie wiem, czy później wrócił, bo sama wyruszyłam właściwie chwilę po nim w kierunku Barovii. Czy wiedział, dlaczego wzywałaś? No tak, tak, jakby to... To nie wydarzyło się zaraz po tym, jak Damian zmarł, tylko no minęło trochę dni. Opłakiwaliśmy go, ale po prostu... No ja nie umiałam się z tym pogodzić. On uważał, że no, tak bywa po prostu w życiu i trzeba po prostu przecierpieć i potem żyć dalej, ale ja nie umiałam. Przykro się zrobiło. Może ja o swojej rodzinie powiem. Mam brata. Jest szeroki jak Rocky. Jest wyższy od niego, a jest tak samo silny, jak nie silniejszy. Kiedyś chciałbym zobaczyć, jak się, kurde, biją na pięści albo siłują na ręce. Też jest wielkim wojownikiem, tak macha mieczami, topórami. Tak, jest rycerzem, jest paladynem. Jest tępy jak Robert. Jest niesamowicie głupi, ale ma dobre serce. Zawsze chce dobrze, nawet jeśli no... Intelekt go trochę ogranicza. Ale kochany, nie zamieniłbym go na innego. Myślisz, że go jeszcze zobaczysz? Mam nadzieję. Prawdopodobnie teraz przejął majątek rodzinny. Ty byłeś starszy, tak? Jesteś. Tak. Ale wiesz, jestem trochę nieobecny. No tak, no tak. Czy twoja rodzina chociaż wie, że żyjesz, czy...? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Rudolf wie, że żyje. Rudolf, no właśnie, którego... Rudolfa nie spotkałeś nigdy wcześniej, tak? Nie, moja rodzina jest trochę podzielona. Jest część w Saksonii, to jest główna linia von Richtenów. Oni mają ogromne ziemie, dużo władzy. Ja się z tej linii wywodzę. Są we Francji, von Richtenowie. I jest Rudolf, który jest z trzeciej odnogi. I Rudolf po prostu też utknął w Barovii? Czy może podobnie jak wasz przodek, o którym wspominał Damian, będzie mógł jakoś stąd swobodnie wyjść? Nie mam pojęcia. Muszę kiedyś go o to spytać. Musimy go kiedyś chyba odwiedzić. Pamiętam, że mówił, że będzie w tej wieży nad jeziorem. Koniecznie. Ciekawe, jak tam tygrys i małpka. O, tygrys, Ramzes. Tak. Piękne stworzenie. A pamiętasz, jak biegaliśmy po nocy szukając Ramzesa? I Izek nie chciał uwierzyć, że nie ma go w tym sklepie, w którym oczywiście był. Przenikliwy sukinsyn. Nie mam pojęcia, jak on wywęszył tego Ramzesa. Chyba po prostu wiedział, że źle nam z oczu patrzy i założył, że jak my mówimy, że go tu nie ma, to oznacza to, że dokładnie tutaj jest. A jaki był związek z tego Izeka całego z Iryną? Miał obsesję na jej punkcie, chociaż nigdy jej w życiu nie widział. Nie mam pojęcia. Założyłam, że to pewnie coś jak Ustrada, jakaś wielka miłość. Może kiedyś mu się po prostu przyśniła jakaś kobieta i później usilnie starał się dopasować kogoś do tej sennej Mary. Ale że udało się dopasować tak idealnie. Chociaż jeśli ta teoria z jakimiś ludźmi, którzy odradzają się w Barovii, jest prawdziwa, to równie dobrze... Poprzednie wcielenie Izeka może pamiętać poprzednie wcielenie Iriny? Nie mam pojęcia. Pewnie już nigdy się nie dowiemy. Jeśli Izek przeżył pożar Walaki, to pewnie lud rozerwał go na strzępy jak burmistrza. Mam nadzieję, że go nie zobaczymy. Nie chcę tej tępej mordy widzieć ponownie. Mój Boże. Warszywy typ. Tak. No dobre, to wino. Ale trochę to za dużo. Jeden z ostatnich tokajów. Cieszmy się, póki jeszcze trochę jest. Jak Bartikowowie nie znajdą kamieni, to... To ja już w ogóle nie wiem, jak tu się będzie żyło. Jak ci ludzie nawet wina mieć nie będą. Nie, tokaj już przepadł. No, ale nawet wiesz, tego najtańszego sikacza nie będzie. Slanka meka. Tak. Trochę smakuje jak jakiś szczaw czy coś. Nie wiem. Nie jest wino. Ale ma alkohol, więc to zawsze coś.
No, więc jak nawet tego zabraknie, to co im zostanie? Chyba będą siedzieć w lesie i jeść grzyby. I wilki. Kury i wilki. Kury i wilki. Tylko tyle im zostanie z życia. O, pamiętam, to chyba ty zamówiłeś tego wilka. I był niedobry? To nie ty? Tak, jadłem tego wilka. Jadłem tego wilka. Smakował jak podeszwa. Jakby miałem wrażenie, że wiesz, że wilk da mi siły. Miałem taki... I poza tym to brzmiało tak męsko i tak, tak potężnie, że zjem sobie wilka, ale nie był dobry. No tak, co? Nie to co, kura? Nie, to ta kura to chyba też nie była dobra. Jakby, wydaje mi się, że to raczej kwestia kucharza. Tak. Bo jak, wiesz, jak Martikow zrobił wilka, to był wilk. To był wilk. Natomiast... Ugh. Nawet te ich zupy z warzyw dawały radę. Jesteśmy już na tym etapie, że tęsknimy za tymi prostymi przyjemnościami, kiedy w Walaki ciepły obiad zjedliśmy. A siedzimy w spalonej winiarni, prawie kapie nam na głowy z ostatnim winem. Ciekawe jak się, ciekawe jak Pins i Rocky, czy się dogadują. Pewnie poszli na polanę, nic tam nie było, wykopali kamień i od dawna siedzą już w ciepłym domu. No, my tu musimy siedzieć i czekać, aż wreszcie staruszek przyfrunie do nas z informacjami. A ci mają niesamowitą przygodę z kopaniem rowów. Musicie poczekać ładnych parę godzin jeszcze, zanim w końcu Damian Martikow pojawia się. Ląduje z dużą prędkością na placu. W jednej chwili przeistacza się z powrotem w staruszka, którego znacie. I widzicie na jego twarzy, że jest wściekły, zadyszany, podbiega do was. Byłem tępym idiotą. Ślepy, głupi. Co się stało, jaśnie panie? Patrzy na was, dopiero jakby na chwilę zorientował się, że właściwie wy tu jesteście. Byłem w archiwum i... Tak, patrzy na ciebie. Mam dla ciebie złą wiadomość, jeśli chodzi o Berezy i... Cisza głos. I Van Richtenów. Niewiele tam jest tych informacji. Abraham był jedynym dzieckiem. Kiedy zniknął, jego ród wymarł. Z tego co wiem, Strat wziął ich na spytki. Dowiedzieć się jak to się stało, ale nic nie wiedzieli, więc już nie wrócili. Strat się tak wkurwił, że całe Berez było... Lekko mówiąc, miało czas nieurodzaju. Zwierzyn w lasach brakowało. Z polami było gorzej. Nawet wysyłał Rahadina parę razy, żeby ten obiecywał błogosławieństwo Strada na ziemi, jeżeli ktokolwiek poinformuje ich o czymkolwiek, co wskazałoby trop, jak Abraham uciekł. Nikt nic nie wiedział, więc Berez miało kilka gorszych lat, dopóki najwidoczniej Stradowi się nie znudziło. To wszystko. Przykro mi. Tyle co nic. Wiem. Musimy się udać na miejsce, może tam jeszcze coś zostało. Natomiast jeśli chodzi o resztę... Myślę, że powinniśmy o tym przedyskutować w większym gronie. Mogę tylko powiedzieć wam, że byłem kompletnie ślepy na wszystko, co się działo tuż pod moim okiem. Słuchajcie, wracajmy do chatki. Ja w tej formie będę was tylko spowalniał. Więc polecę tam pierwszy i zobaczę, czy przypadkiem Adrian już nie wrócił. Poczekamy na was, przeorganizujemy się, pędźcie czym prędzej z powrotem. Jasne, to właśnie, jasne. Z tym pędzeniem to może nie być tak dobrze, bo wypiliśmy właśnie całe to wino, które pan tak hojnie nam podarował. Damy radę! Damy, dawaj, ale to może nie być aż tak szybko jak w tę stronę. Widzicie, że Damian stara się to zignorować. Widzicie, że sprawa, którą odkrył, musi być na tyle poważna, że to nie jest dla niego priorytetowe, więc bez słowa zmienia się z powrotem na waszych oczach kruka i z dużą prędkością wystrzeliwuje w stronę z powrotem chatki przewozowej. Patrzę na Trevora. Ty jak oni to robią, że się w te ptaki zamieniają? Nie, chyba muszą wyobrazić sobie, że jakby... No tak że jak... Tak? No tak, nie? Jak wiesz, jak ty ruszasz ręką, to nie myślisz nad tym. Więc podejrzewam, że to taki odruch już. Śmiesznie. Co się dzieje z ich ubraniami? To mnie naprawdę zastanawia. No właśnie, przecież te ptaszki nie mają żadnych ubrań, a tak jak się pojawiają, to ubrani. A wyobraź sobie, jakby po transformacji musieli te wszystkie ubrania w dziobie cały czas.
Tak, i dziób z tym tobołkiem. Spodnie, kalesony, tam wszystko. Dobra, chodźmy. Idziemy. Pomogę ci wstać. O, dziękuję. Ruszacie chwiejnym krokiem, ale przechodzicie dopiero parę kroków, wchodząc na drogę, która wjedzie pomiędzy winnicą. Kiedy z pól wina wychodzi znajoma wam już kobieta, którą widzieliście tutaj niedawno. Tym razem jednak jest cała ubłocona. Będąc w swoim męskim ubraniu, cała uwalona błotem, spokojnie mogłaby ujść za młodego mężczyznę. Jej niebieski szal jest teraz w kompletnym nieładzie. I nie ma tej arogancji, pewności siebie, którą widzieliście, kiedy przyszliście tutaj za pierwszym razem. Zachodzi ona wam drogę. Widzicie, jak jest wpatrzona w ziemię i zaczyna od... jakby zupełnie bredząc, może do was trochę, może trochę do siebie. Wiecie, że to była moja pierwsza przygoda. Pierwszy raz wyszłam za mury, ale byłam podekscytowana. Cały nowy świat przede mną. Byłam taka pewna siebie. Taka świadoma swojego celu. Wszystko było możliwe, wszystko mogłam. Kurde, strasznie lubiłam taką siebie. Pani, wytrzyj sobie twarz, proszę. I daję jej kocyk. Nawet bierze i tak wyciera, jakby dopiero tak doszło do niej. A, przewróciłam się. Tak, jak wracałam, nie myślałam, potknęłam się. Deszcz cały czas kapie, co powoduje, że droga jest dosyć ubłocona. Agata podchodzi, żeby ją przyjaźnie poklepać po ramieniu i mówi: Flair, tak? Słuchaj. Będzie dobrze. Każda przygoda zaczyna się od wyjścia z domu, tak? Teraz to już z górki. No co się takiego stało? Było dobrze i byłam pewna siebie. Potem zaczęłam wracać. Wracać do kresk. Ja już nie mogę. Każdego dnia te same twarze, te same mury, te same drzewa. Wszystko takie same. Moi rodzice opowiadają mi o swoim życiu, które jest dokładnie takie same jak moje, które było dokładnie takie same jak życie ich dziadków. Ja już nie jestem w stanie, ja się tam duszę. Ja się po prostu duszę. Nie jestem w stanie tam wrócić. Wyszłam tutaj, kiedy myślę o tym, że mam tam znowu wrócić i znowu wieść te zwykłe życie. Ja nie chcę, żeby stało się coś złego, ale ja nie mogę, już po prostu nie mogę tam wrócić. No to może osiądziesz w jakimś innym miasteczku, w wiosce w Barovii. Niby gdzie? W wiosce Barovii, która się spaliła? W wiosce Barovii, gdzie się je kury i wilki. Jadłeś kiedyś kurę albo wilka? Podejrzewam, że nic innego nie jadła całe życie. To nic innego. No nie zaproponujemy jej walaki, bo walaki spłonęło. Jaśnie pani. Widzicie, jak to mówicie, że ona teraz bardziej się rozkleja, jakby była coraz bardziej roztrzęsiona. Jaśnie pani. Życie w kresk może być i nudne, ale na pewno jest lepsze niż to gówno, które jest tutaj. Gwarantuję. Jeśli chcesz pani przygód i... może przenieś się w świat wyobraźni. Może zacznij pani pisać książki. Albo czytać. Ja już cały czas to jedyny, co mnie trzyma przy tym, żeby nie zwariować. Wyobrażam sobie różne rzeczy. Czasami mam problem z odróżnieniem, co sobie wyobraziłam, a co mnie naprawdę spotkało. Ale ja już nie mogę dłużej się okłamywać. Po prostu nie mogę. Każdy dzień, kiedy się budzę i kiedy widzę te same ściany i wiem, że nic się nie zmieni. Nic mnie już nie czeka. Ja... tak nie chcę, żeby... nie mówię, nie chcę, żeby komuś stała się krzywda, ale... ale po prostu... ja czuję, jakbym tonęła. Może pani spytasz się Martikowu, czy nie potrzebują pomocy przy winiarni? Zawsze będziesz mogła wrócić do kresk, jeśli się nie będzie podobało. A trzeba ją odbudować, więc będzie sporo pracy. To chcę teraz, żeby Trevor może rzucić na...
perswazję po prostu. 12. Dlaczego mieliby mnie przyjąć? Poza tym odbudowalibyśmy i co? Jak miałoby wyglądać moje życie? W czym byłoby lepsze od tego, co mam teraz? O, to nie jest taka zwykła winiarnia. A jestem pewien, że znaleźliby dla ciebie masę roboty, która byłaby idealna dla twoich umiejętności. Poza tym żyłabyś wśród opowieści. Martikowowie mają ich setki. A co właściwie lubisz robić? Albo chciałabyś zacząć robić? Ja nie wiem, ja nigdy nie miałem... Wy nie wiecie, jak jest w Kresk, ale to nie tak, że... Jedynie słyszałam jakieś historie z zewnątrz, ale i to sporadycznie. Ja nawet nie wiem, ja nigdy nie miałam okazji nawet sprawdzić tego. No to jest okazja, tak jak Trevor radzi. Spróbuj przynajmniej. W najgorszym razie ci się nie spodoba i zaczniesz szukać czegoś jeszcze innego. Ja chciałbym jeszcze rzucić na intuicję, czy w tym płaczu i w tym jest, czuję jakąkolwiek jeszcze i jakieś jeszcze inne emocje. 9. Czujesz strach? Jakiś taki, no, żal. Nic, czego nie byłoby widać, czego gołym okiem nie jesteś w stanie określić. Okej. Ale widzicie, że on coraz bardziej się rozkleja. Ja miałem inną propozycję, ale ja naprawdę nie chcę, żeby... Nie chcę, żeby ktoś ucierpiał. Ja po prostu... Ja to rozważałam, ale... O czym mówisz? Ja nie powinnam. Miałem... Komu nie mówić? Nam możesz powiedzieć. To teraz Agata rzuci jeszcze na perswazję. I to jest 8. Nie, a... One mówiły, żebym... Nie mogę, chciałabym wam zaufać, ale... Ale nie mogę. Ja nie powinnam. Po czym odwraca się i z płaczem wbiega z powrotem w pole winnicy. Widząc, że Flair odbiega szybkim krokiem, Agata niewiele myśląc, rzuca czar sugestia, w którym chce przekazać Flair, żeby jednak nie uciekała, więc krzyczy za nią: wracaj tu natychmiast i powiedz nam dokładnie, co się stało. I niewielki dymek wylatuje z twojego naszyjnika, wlatuje gdzieś między te uprawy winnicy i razem z Flair znika. Ale po chwili nic się nie dzieje. Nic z tego. No nie chcę, to nie chcę. Gonić jej nie będę. Mogę spróbować podbiec kawałek? Czy jestem w stanie ją dogonić? Chcesz teraz rzucić się za nią w te pola winnicy, tak? Tak, zobaczyć, czy jestem w stanie ją dogonić, czy mi znika kompletnie. Okej. Okay. Więc chwilę po tym, Trevor, wbiegasz w te uprawy. Kierujesz się w stronę, gdzie słyszysz, tak ci się przynajmniej wydaje, jej odgłosy stóp na błocie. Ale po chwili tracisz kompletnie orientację w terenie. Zajmuje ci chwilę, zanim zorientujesz się, jak w ogóle wrócić do drogi i stwierdzasz, że niestety, ale Flair gdzieś zniknęła i nie jesteś w stanie za nią pobiec. Więc wracasz na drogę z powrotem do Agaty. Agata? Ma być przejebane. Czemu? Przecież to jakaś biedna, zagubiona dziewczyna z Kresk. To ona chyba została propozycja od tych dwóch wiedźm. Co? Słyszałeś, jak Martikow mówił, że wiedźmy czasami szukają wśród kobiet kandydatek, żeby stać się wiedźmą? No mówił, ale jak ona pierwszy raz z domu wyszła i myślisz, że co, tam czekałyby pod Kresk? Nie wiem, mogły się telepatycznie jakoś z nią skontaktować. No to niezły klops. No ale jeśli z tych nudów stwierdzi, dobra, będę jadła dzieci i robiła babeczki, to krzyżyk na drogę. Może trochę wyrzutów sumienia ma. Dziwna jakaś. Ruszacie dalej w stronę chatki przewozowej. Przenosimy się na wzgórze dnia poprzedniego. Pins, stoisz cała zakrwawiona po obrażeniach, które zadały ci wilkołaki, których zresztą truchła leżą nieopodal na ziemi. Tuż obok nich leży również Rocky, który przed chwilą padł nagle, chwilę po tym, jak próbował cię udusić albo ściąć ci głowę. Kawałek dalej stoi Adrian Martikow, wciąż w swojej połowicznej formie, z czarnym dziobem
i kruczymi nogami stającymi spod płaszcza. Jego ostrza, dwa posrebrzane krótkie miecze, leżą gdzieś dalej w trawie. Musiał je wyrzucić, biegnąc, aby próbując odciągnąć Rokiego od ciebie. Widzisz po nim jednak, że wciąż jest cały roztrzęsiony. Kiedy patrzy się w stronę nieprzytomnego Rokiego, jedyne co jest w stanie z ciebie wyrzucić, z lekkim zachrypnięciem, prawdopodobnie związanym z formą, w której obecny jest. Gniew umarłych! I widzisz tylko, jak wskazuje w tamtą stronę. W tej chwili nie zwraca na ciebie uwagi. Pis w tym momencie cała, ponieważ jest absolutnie ranna, pada po prostu na kolana w te błoto i dyszy ciężko, ale jedyne, o czym w stanie w tym momencie myśleć jest, to nie to, że powinna wyleczyć swoje rany i generalnie zająć się jakąś tą sprawą, ale to, że w jej głowie zaczynają pojawiać się myśli o tym, że to wszystko jest wina Rokiego i gdyby nie był taki uparty, gdyby słuchał po prostu, co się do niego mówi, albo oceniał ryzyko, jak wszyscy wokół mówią mu, że coś z tym toporem jest nie tak, to nie byłoby tej sytuacji po prostu. I w jej głowie pojawia się tylko wściekłość i tylko myśl o tym, że może to jest dobry moment i może tak naprawdę lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu, i przyjemniejszym przede wszystkim rozwiązaniem byłoby po prostu ukarać Rokiego za to, co się odjebało i za to, w jaki sposób się zachowuje. I kiedy otwiera oczy ponownie, to już nie tylko delikatnie płoną czerwonym blaskiem, ale po prostu otwierają się totalnie płonąc ogniem i po chwili ten ogień tak naprawdę zajmuje całe jej ciało i nie wiem, blizny, które ma na ciele, zaczynają jakby pękać i wylewa się z nich światło, jakieś ogniste światło, a w miejscu, gdzie przed chwilą jeszcze były dwa bardzo stylowe koczki, pojawiają się takie ogniste, zakręcone różki i po prostu podnosi się z całą wściekłością i szarżuje na Rokiego. Po drodze wyciągając z pleców swój miecz. I to jest jedna z niewielu okazji, dopalam go mocą prosto kurwa z piekła. I dobijam po prostu do tego Rokiego, który leży na ziemi, zakładam, i przykładam mu ten miecz do szyi. I w tym momencie podbiega do ciebie Adrian, ciągle w swojej krótszej formie. I tak próbuje ręką, tak w miarę swoim ciałem też jakby zastawić cię, żeby stanąć pomiędzy tobą a Rokim, na ile jest tylko w stanie to zrobić. W ogóle olewam typa, co się dzieje. Widzisz po nim też, że jest roztrzęsiony, że nawet pomimo tego, że ma krucze rysy, to jest w nim wystarczająco dużo ludzkich rysów i ludzkich odruchów, żeby zobaczyć, że on jest autentycznie przerażony. Ale mimo to staje pomiędzy tobą a Rokim. Ignoruję kompletnie typa i po prostu... Ile było czerwonych flag? Ile razy Rocky mnie nie słuchał w ogóle? Nie słuchał nikogo, kto był jest wokół, więc... Ale... wbijam ten miecz gdzieś w ziemię obok jego głowy po prostu i tak z taką... z wyraźnym wysiłkiem po prostu wszystkie te rzeczy, ten cały płomień zaczyna gasnąć i z powrotem zaczyna więc wracać do swojej standardowej formy, ale po chwili zauważa, że te wilkołaki są obok, leżą, więc nagle po prostu podbiega do nich i zaczyna je kurwa szlachtować tym mieczem po prostu i zaczyna je po prostu ciąć na kawałki, a kiedy... i jucha wszędzie, rzeczy po prostu, a kiedy już w zasadzie są poszatkowani, to po prostu oddycha tak głęboko, obraca się i tak po prostu siada na tych zwłokach, jak ktoś, kto właśnie przyszedł z zimna i zanurzył się w takiej bali z gorącą wodą i tylko dymi się tak z niej, jak z przygaszonego ogniska, a oczy powoli wygasają, te rany się, wszystkie blizny się zaczynają zasklepiać. I w tym momencie przypominam sobie, że jeszcze tu jest ten Martigow, więc rozglądam się, jaka jest jego reakcja. Martigow całe twoje tantrum przeczekał spokojnie, aczkolwiek stojąc w miarę blisko Rokiego. Jakiś problem? Dopiero w momencie, w którym zobaczył, że Pins usiadła i ochłonęła, usiadła w mięsie, w zwłokach po prostu, w wnętrznościach trupów. Tak, ale kiedy ten ogień gaśnie i kiedy Pins zamiera w jednym miejscu, dopiero wtedy widzisz, jak Adrian robi duży... I widzisz, jak tylko jego ciało z powrotem zmienia się w ludzką formę. Dziób znika, jego krucze nogi zmieniają się z powrotem w buty. W takim razie zwracam się do niego mówiąc... Zwiąż go z łaski swojej... I jeszcze kilka razy tak zbieram się w sobie, te oczy delikatnie błyszczą i jeszcze kilka razy przychodzi taki
taki impuls jakby czerwonej energii, płomienia, cokolwiek przez ciało Pins i chce użyć swoich umiejętności, żeby się trochę doprowadzić do stanu używalności, więc rany, które wcześniej były od walki, trochę się powoli zasklepiają, gdzieś tam jakby zszywane taką, nie wiem, czerwoną mazią, która po prostu jest zszywa, a potem gdzieś znika i wtapia się z powrotem w ciało. I wracam do Martikowa i mówię: wyciągnij linę z jego plecaka i go po prostu zwiąż, póki co. A skoro już leży w tych zwłokach, to przy okazji chcę zobaczyć, czy coś w nich nie leży, czy to nie miały coś ze sobą te wilkołaki, czegoś. Nie, nie miały nic przy sobie, to możesz łatwo stwierdzić i to już stwierdziłaś w momencie, kiedy szlachtowałaś ich. Więc wyciągam jakiś kawałek oka, cokolwiek. Martikow bez słowa w tym momencie wyciąga linę z plecaka Rokiego i powoli zaczyna mu krępować najpierw ręce, potem tym samym sznurem nogi. W ten sposób Roki ma skrępowane, połączone ręce i nogi uniesione lekko w górze. Nie, zacisnął chyba tego jakoś strasznie w ten sposób, żeby Roki dalej mógł mieć w miarę luźno położone ręce i nogi na trawie, ale gdy próbował się poruszać, miałby z tym problem. Sprawdzam dokładnie, czy dobrze, siedząc cały czas w tych zwłokach, czy dobrze wiąże. Możesz rzucić na... na inteligencję po prostu, zwykły check. I rzucam 22. To znaczy, siła, którą okazał Roki podczas walki z tymi wilkołakami, była bardzo nienaturalna. Pamiętasz jeszcze, jak Adrian Martikow próbował odciągnąć go od siebie i szarpał się z jego jedną ręką, w której trzymał ciebie, a drugą unosił dwuręczny topór w powietrze i Adrian nie mógł go odciągnąć. Więc jest to dobrze zawiązana lina. Jeżeli będzie problem, to nie sposób, w jaki jest zawiązana, będzie problemem wtedy. Oddycham tak ciężko, wstaję z tych zwłok, więc jest cała we krwi. W jaki sposób wygląda Rokiem? Wygląda, jakby się miał zaraz obudzić, coś ma mroczyć, czy po prostu jest kompletnie zgaszony? Wygląda, więc... jakby padł po prostu, jak stał, jak długi leży. Robi kilka kroków w jego stronę, mrucząc pod nosem. No i się wszystko poschało. I skoro już mam jeszcze ten miecz w ręce, to wkładam go z powrotem do pokrowca i po prostu uderzam go, Rokiego, w głowę głowicą tego miecza, tak żeby jeszcze upewnić się, że będzie chwilę leżał. Widzisz, jak Adrian tak robi taki ruch, jakby chciał się wstrzymać, ale kiedy kończy, tak cofa rękę i wraca pod niej swoje miecze srebrne, posrebrzane, z powrotem chowa je ze... Gdzie jest ten topór Rokiego? Gdzieś obok niego leży, w zasięgu jego ręki, niedaleko. Zerkam, jaka jest reakcja Martikowa, czy on w ogóle w jakikolwiek sposób, nie wiem, podchodzi do mnie nieufnie. Przed chwilą Pins zmieniła się dosłownie w swoją demonią formę, więc czy w ogóle zrobiło to na nim jakieś wrażenie, czy w Barowi to jest, zdarza się po prostu? W momencie, w którym się zmieniłaś, tak jak mówię, on... Widziałaś strach po nim? Na pewno? Wiesz co, rzuć na intuicję. Już rzucam 5. Jeśli byłby zdenerwowany albo jakoś nieufnie do ciebie podchodzi, to cholernie dobrze to maskuje. W takim razie zaczynam grzebać w plecaku Rokiego. Okej. Chcę wyciągnąć z niego jakiś śpiwór i jeżeli ten topór leży gdzieś obok, to go zawinąć po prostu, tak żeby go nie dotykać. Owinąć go tym śpiworem. Chcę sprawdzić, ile złota miał przy sobie Roki. Czy miał przy sobie jakiekolwiek złoto? Nie, Roki ma przy sobie 1000 miedziaków. Przeszukuję po prostu wszystko. Na tym etapie prywatność Rokiego nie ma znaczenia dla mnie, po prostu przeszukuję wszystko, co ma w ekwipunku. Czy znajdę tam coś nietypowego, co nie jest po prostu sprzętem do przydatnym w podróży i tak dalej, nie wiem, bułkami albo czymś takim. Czy znajdę cokolwiek, co jest nie. W jakiś sposób nietypowe? Nie, Roki najwidoczniej wszystko, co miał, nosił na wierzchu. Ma... W jego plecaku znajdują się naprawdę tylko rzeczy przydatne w podróży, nie ma tam tajnego artefaktu, ukrytego zakonu, czy czegokolwiek, czego mogłabyś szukać. Tam naprawdę są tylko i wyłącznie rzeczy przydatne do podróżowania i 1000 miedziaków. Wstaję w takim razie i rozglądam się wokół. Czy chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze to, czy... Generalnie chcę się przyjrzeć okolicy, na którą wcześniej Pins nie do końca zwróciło uwagę, czyli spojrzeć po pierwsze w ścianę mgły, czy ona w jakiś sposób jest inna z tej odległości, z bliska w świetle dnia, bo podobno to przez to miało dać się widzieć jakieś, nie wiem, echa przeszłości czy cokolwiek takiego, ale też przyjrzeć się tym kamieniom dookoła, które są ostawione dookoła tego drzewa, czy mają jakieś, nie wiem, runy, symbole, cokolwiek, czy ich ułożenie wydaje się nieprzypadkowe w jakiś sposób. Możesz rzucić na wiedzę tajemną. Rzucam... 13.
kiedy stajesz pomiędzy kamieniami i spoglądasz we mgłę, nie możesz w żaden sposób rozszyfrować ustawienia tych kamieni, jeżeli miały jakieś związane z jakimś magicznym rytuałem, prawdopodobnie przez dawno zapomnianych ludzi. Natomiast we mgle, która jest dużo gęstsza i masz wrażenie dużo bardziej ruchoma, sprawia wrażenie może dziwne określenie, ale żywej. Kiedy tak się przyglądasz dłużej, nagle dociera do ciebie obraz. Przed chwilą go tam nie było, ale teraz, kiedy patrzyłaś się mocniej we mgłę, widzisz go. Gdzieś dalej, nie jakoś strasznie poza zasięgiem, ale jednak już poza granicami mgły, zauważasz piękne miasto z ogromną dzwonnicą, której dzwony właśnie biją. Nawet wydaje ci się, że w jakiś sposób jesteś w stanie usłyszeć bicie tego dzwona, choć wiesz, że nie może być ono prawdziwe i nie widzisz, aby w jakikolwiek sposób Adrien na to reagował. Miasto jest naprawdę okazałe. Kiedy jeszcze raz na chwilę mrużysz oczy i znowu patrzysz, widzisz znowu jedynie ścianę mgły, która wije się tuż u podnóży wzgórza. Czyli to była jakiegoś rodzaju wizja, tak? Rozumiem, że to nie było... Pins nie widziała tego przez ścianę mgły, tylko... Ale właśnie to było jakby widoczne w tej mgle, wrażenie, tak? Tak jakby mgła nie do końca się rozstąpiła, ale jakby trochę ci coś ujawniła, co stoi dalej. Miałeś wrażenie, że to miasto faktycznie się tam znajduje. Że gdybyś weszła w tą mgłę i poszła do tego miasta, to byś do niego dotarła. Czy to miasto wydawało mi się współczesne czasom danym w Europie, czy wydawało się jakieś dziwne, nie wiem, jakieś pochodzące z innego świata albo czegoś takiego? Nie, wydawało się bardzo ładne i nie masz wrażenia, żeby było jak w jakiś sposób zacofane. Było piękne, nie jakoś ogromne, ale jednocześnie widać, że to powiedzieć, nie czułaś, żeby to była jakaś ruina, tak? Żeby to był jakiegoś rodzaju opuszczone albo prawie że opuszczone miejsce. Raczej miasteczko, w którym spokojnie mógłby żyć jakiś, nie wiem, bogaty szlachcic i nie miałby z tym najmniejszego problemu. Czy były tam jakieś herby albo flagi, które pięknie mogłyby rozpoznać? Nie, mgła tego nie pozwoliła ci zobaczyć. To nie było tak wyraźne, żebyś mogła szczegóły widzieć. Co mówiłeś? I obracam się do Adriana. Adrien. Jak to nazwałeś? I wskazuję głową na to, co... na Rokiego. Adrien jest przez chwilę zamyślony. Gniew umarłych. Rocky jest jeszcze żywy, ale... Co to jest? Dlaczego tak to nazwałeś? O co chodzi? Mów! I tak... iskry się w oczach na chwilę powiem. Przepraszam! To mnie troszkę kosztuje wysiłku. Mówisz do likantropa o potrzebie kontroli nad sobą. Spokojnie, nie osądzam cię. Nie chcę wypaść na hipokrytę. Słuchaj, wolałbym, żeby to, co powiem, zostało między nami. Sprawa wygląda tak. Mój ojciec jest bardzo mądrym człowiekiem i bardzo dobrze zarządza naszą organizacją. Naprawdę pomaga barowianom. Wiesz zresztą, nie wiem jak długo już tutaj dokładnie jesteś, ale na pewno widziałaś, że to nie jest łatwa kraina, jeżeli taka w ogóle istnieje. I mój ojciec naprawdę robi wszystko, co w jego mocy, aby ludziom żyło się choć odrobinę łatwiej. Adrien bierze głęboki wdech, żeby powiedzieć to, co musi powiedzieć. Siadam w tym czasie na jakimś takim największym kawałku wilkołaka, który pozostał, tak żeby zacząć odpoczywać. Ale mam wrażenie, że trochę za bardzo już stracił nadzieję. Nie interesują go sprawy zamierzchłe, 4 i więcej pokoleń do tyłu. Oczywiście, jasne, historia związana bezpośrednio z samym Stradem musi go interesować, bo ma bezpośredni wpływ na to, co teraz się dzieje, ale inne rzeczy po prostu go nie interesują. Jest skupiony na tym, żeby pomagać ludziom tu i teraz i dbać o to, żeby kolejne pokolenia miały lepiej. I nie ma w tym nic złego. Po prostu wydaje mi się, że przez to jest w stanie przegapić kilka ciekawych rzeczy. Co masz na myśli? Pozwól, że opowiem ci dokładnie o co chodzi z gniewem umarłych. Kiedy byłem młodszy, razem z moim młodszym bratem Urwinem, uwielbialiśmy zasłuchiwać się w opowieściach naszego dziadka Klaudiu
o minionych czasach, legendach. Najbardziej interesowały nas wszystkie opowieści o rycerzach. Rycerzach walczących ze złymi lordami, czarodziejnikami itd., itd. Tym bardziej, że jak dziadek mówił, na terenach Barovii również jest pozostałość po jednym z zakonów, zakonem Srebrnego Smoka, który faktycznie miał tutaj siedzibę. Wedle legendy założył go Argenvost, Srebrny Smok o szlachetnym sercu. Miał on ogromne pieniądze i kiedy przybył do Barovii, założył swoją siedzibę nazywaną Argenvost Holtem, gdzie ściągał tylko tych najbardziej prawych, najbardziej cnych, a może tych, którzy akurat lubili jego pieniądze, ale legenda wiadomo, jak pięknie to ubarwia. W każdym razie, według legendy byli oni, kiedy Strad zaczął tutaj podbijać coraz to większe tereny, byli oni zaciekłymi wrogami Strada. Mówimy tu jeszcze o czasach zanim Strad stał się wampirem. Doszło podobno do wielkiej bitwy, w której to żołnierze Strada walczyli z Argenvostem. Wszyscy rycerze Zakonu Smoka właściwie tam zginęli. Ale jest jeszcze druga legenda, która mówi, że nie wszyscy. Widzisz, według legendy Vladimir Horngard, niejako przywódca całego zakonu, nad nim stał tylko smok Argenvost, przeżył ową bitwę i wycofał się z powrotem do Argenvost Holtu, razem z dosłownie niedobitkami swoich żołnierzy. W bitwie jednak zginął zarówno smok, który był dla niego uosobieniem wszystkiego co prawe, jak i jego ukochany. Podobno Vladimir czuł tak wielką wściekłość na Strada, że nic innego już się dla niego nie liczyło. Wściekłość ta, która udzielała się jego podkomendnym. W związku z czym ruszyli po raz kolejny na zamek Strada. I tutaj legenda robi się najciekawsza. Nawet kiedy odnosili śmiertelne rany, ich wściekłość wciąż utrzymywała ich przy życiu. Rozumiesz? Oni cały czas wracali. Padali, po czym podnosili się po raz kolejny, a jeżeli ich ciało zostało poszatkowane, ich wściekły duch wchodził w ciało najbliższego poległego, podnosił go i wciąż ruszał na Strada. Nie było ich dużo, była to tylko grupka rycerzy, więc siłą rzeczy nie mogli wywołać nie wiadomo jak dużych zniszczeń, ale na pewno przez jakiś czas byli cierniem w boku Strada. A potem Strad stał się wampirem i oni przestali przychodzić. Nie mam pojęcia dlaczego. Co jednak mnie zawsze ciekawiło i kiedy tylko ojciec pokazał mi archiwa, to potajemnie chciałem zobaczyć wszelkie zapisy związane z Argenvost Holtem. Widzisz, wszelcy nasi agenci, którzy mówili cokolwiek o tym przez setki lat, mówili o widmach, o wściekłych duchach rycerzy, których można spotkać w Argenvost Holcie, którzy są tak pochłonięci swoją wściekłością, że trzeba omijać to miejsce z dala. Mało tego, kiedy byłem jeszcze dużo, dużo młodszy, pamiętam jak przybyła inna grupa do Barovii. Też rycerzy byli gotowi walczyć ze Stradem, wszem i wobec o tym mówili. I kiedy dowiedzieli się o tym, że gdzieś tutaj jest siedziba Zakonu Smoka, wszyscy do niej ruszyli i słuch o nich zaginął. Wiesz co? Słyszałaś może o fenomenie Marszu Umarłych? Kilkukrotnie wzlatywałem nocami, aby go obejrzeć. Jestem przekonany, że wśród maszerujących tam zjaw widziałem przynajmniej kilku ze śmiałków, którzy wtedy udali się do domu smoka. Zmierzam do tego, że moja teoria jest taka, że trzeba uważać na gniew. Wydaje mi się, że jest w nim coś więcej. Może to kwestia tej krainy, może coś tu powoduje, że wystarczająco silny gniew jest w stanie pokonać nawet śmierć. Jest w stanie pchnąć cię jeszcze dalej. Problem w tym, że jak wspomniałem, rycerze, którzy poszli wtedy do domu smoka, chcieli zabić Strada. Przecież rycerze Zakonu Smoka też byli jego zaciekłymi wrogami. Dlaczego mieliby ich tam zabijać? Dlaczego wściekłe duchy miałyby zabijać rycerzy, skoro ich cel był taki sam? Może dlatego, że gniew, który czują, nie pozwala już im odróżniać sojuszników od wrogów. Adrian, podnoszę się z tego trupa i zaczynam powoli chodzić i zbierać jakieś bełty, które jeszcze zostały w walce i sprawdzać, podnosić, po prostu sprawdzać, czy nadaje się do czegoś jeszcze, albo wyrzucać, albo wkładać z powrotem do plecaka. Jeśli o niego chodzi i patrzę na Rokiego, myślę, że to, co mu dolega,
Myślę, że nie da się tego łatwo rozwiązać za pomocą jakiegoś rytuału magicznego albo czegoś takiego. Adrian, on jest idiotą po prostu. Adrian wzrusza ramionami. Ale nie zmienia to faktu, że jak rozumiesz, trudno mi oceniać utraty kontroli nad sobą. Mogę jedynie oceniać to, w jaki sposób on nad tym panuje, czyli nie bardzo. Adrian, musisz rozumieć, że nikt nie może wiedzieć o tym, co tutaj, do czego tutaj doszło. To jest dla mnie bardzo ważne. A doszło do czego? Czyli, że rozumiesz, tak? Ja nie jestem zbyt dobra w rozmowy z ludźmi. Tak, jakieś nie martw teksty. Się, ale znaczy, wydaje tak. mi się, jeśli chodzi o ciebie, pewnie. Jeśli chodzi o Rokiego, przykro mi, ale nie mogę tego zataić. Nie, nie, z tym to nie ma żadnego problemu. Absolutnie to jest rzecz, którą trzeba rozwiązać. Co z tym kamieniem? Masz ten kamień gdzieś? Zaczynam węszyć za kamieniem. I rzuć na percepcję w tym momencie. A chcę, żeby Rocky rzucił w tym momencie na kondycję. I rzucam test 14. 24. Więc, Pins, rozglądasz się i zauważysz, że w wielu miejscach wokół drzewa jest rozkopana ziemia. Wilkołaki ewidentnie kopały w różnych tutaj miejscach, szukając czegoś. Ewidentnie tego nie znalazły, bo z rozmowy to wynikało. Jednak zauważasz również, że Rocky powoli zaczyna się ruszać. Rocky, otwierasz oczy. Jesteś kompletnie skrępowany, leżysz na brzuchu i masz ręce i nogi powiązane ze sobą. I czujesz ogromne zmęczenie. Ostatnie, co pamiętasz, to walkę z wilkołakami, czerwoną mgiełkę, kojarzy ci się gdzieś wizja, w której pamiętasz wielkiego drzewnego stwora, na którego rzucałeś się z toporem, ale już szczegóły zaczynają ci się mocno rozmywać, co jednak na pewno czujesz to potworne zmęczenie, jakbyś właśnie skończył maraton i był absolutnie wyczerpany. Czy Rocky wydaje się próbować oswobodzić z tych więzów, czy... Nie, czy leży spokojnie? Nie, próbuję tylko, podnoszę powoli głowę i patrzę, rozglądam się po tym całym polu walki. Widzę te porozrywane wilkołaki, wszystko co tam leży wokół mnie. I całe we krwi od stóp do głów po prostu. Tak. I tylko podnoszę głowę i pytam się, czy wszyscy żyją, czy Adrian, Pins, czy nikomu nic się nie stało. Gdzie, co się stało, jak z tymi wilkołakami się skończyło? O, księżniczka się obudziła. Adrian nie mówi, daje ci go tutaj kompletnie. Oni nie żyją. I zwracam i pokazuję palcem na pocięte zwłoki wilkołaków. Co jeszcze? A te potwory, z którymi walczyłem w ostatniej tak, chwili... Tak, próbowałeś mnie zamordować w pewnym momencie, obciąć mi głowę toporem. Widzisz, jak nie. Adrian robi takie... Nie, to, jak... Zostawi powietrza. Jak próbowałem ciebie zaatakować? To były jakieś potwory, jakiś demon z płonącymi oczami. Jeszcze jakaś inna mara. To my? Nic wam nie jest. Pins ogląda swoje ciało, jest cała zakrwawiona mieszanka krwi wilkołaków swojej, jeszcze jakieś rany, które są trochę zasklepione za pomocą magii, ale generalnie jest kompletnie poobijana. To bywało lepiej. Być może jestem teraz zarażona klątwą wilkołactwa, ale nie przejmuj się, to nie pierwszy raz. Te obrażenia... Twoje, to jest moja wina, czy... Jak to się stało? Pytasz tak doraźnie, czy generalnie? Bo jeżeli chodzi o pytanie generalne, to gdybyś był bardziej odpowiedzialny, to by do tego nie doszło, więc to twoja wina. No, to jest moja wina. Może być moja. Dobrze, wam nic nie jest. Adrian, a jak jest z tobą? Nic się nie stało. Pins... Przepraszam. Może Elwir powinien to obejrzeć. Widzę, że... Rany ci się ładnie goją, ale nie zaszkodzi zapytać. Jak wrócimy, i tak będziemy na niego czekać. Elwir pewnie... W tych okolicach ataki wilkołaków to nie jest nic niezwykłego. Tak, Adrian, może dodam. Może poszukasz tego kamienia, a ja rozmawiam z Rokim przez chwilę?
Ja kładę tylko tak głowę na ziemię i na chwilę zamykam oczy jeszcze, ale jestem przytomny cały czas. Adrian tylko skinieniem daje do zrozumienia i idzie gdzieś, zaczyna obchodzić te drzewo wszędzie dookoła. Kucam przy Rokim, siadam po turecku. Patrzę na niego. Mówię tak. Roki. Gdybyś miał ocenić, kto się bardziej zna na magii, ty czy Trevor, to jakbyś powiedział? Co to jest w ogóle za pytanie? Trevor. Odpowiadaj. Trevor. Ty czy Agata? Agata. Ty czy ja? Ja. Nie, ty. Nie wiem, co mają znaczyć te pytania. Chodzi mi tylko o to. Nie każdy rozumie, jak to działa, nie każdy rozumie magię, ale chodzi tylko o to, żebyś słuchał. Jeżeli wszyscy wokół ci mówią, że coś jest nie tak z toporem, który masz, to nie bądź uparty. Musisz... Czasem tak po prostu jest, że trzeba po prostu pewne rzeczy zrobić. Trzeba, ale nie wiesz o co chodzi z tym toporem, nie wiesz, jakie to jest uczucie, nie wiesz co się dzieje w mojej głowie, gdy widzę... rzeczy. Wiesz co widzę? Widzę wielkiego wojownika, o którym mówił Robert, którego nie miałeś szansy poznać. Nie wiem, może pewnie o nim słyszałaś. Kawan się nazywał. Największy bohater, o jakim kiedykolwiek słyszałem. Wymyślony. Moja siostra czytała książki o nim. To jest bajka. Kawan nie istnieje. Nie jest bajka. Widzę jego drużynę. Ten topór należał do niego. I to ten topór każe ci obciąć mi głowę? Nie, ten topór... wypełnia mnie energią, niczego mi nie mówi. Nie mówi ten atak, nie wiem co za nim stało. Znam to uczucie, ale jeszcze z czasów sprzed topora, z dawniejszych i było podobne przynajmniej. Nie wiem, czy to jest to samo, czy wracają pewne rzeczy, ale to nie jest związane z toporem. Krzywdę? Byłem na wojnach, każdy robi krzywdę na wojnach. Krzywdę komuś, komu nie chciałeś zrobić krzywdę, pod wpływem tego szału. Do tej pory nie. Mam nadzieję, że nie, bo mogę nie pamiętać rzeczy, które były w szale, w podobnym szale, w czymś takim następującym, ale nie nigdy umyślnie, żebym wiedział świadomie, żebym miał tego jakąkolwiek świadomość, nie zrobiłem krzywdy nikomu, kto jest dla mnie bliski, kto nie zrobił nic złego. Przepraszam jeszcze raz za to, co się wydarzyło. Nie wiem, co to było. Uwierz mi, że rozumiem cię nawet bardziej, niż sobie wyobrażasz. I... rozwiązuję go. Nie chcę przycinać dramatycznie więzów, bo dobra lina. Więc powoli rozwiązujesz Rokiego. Roki, wiem, że mi nie ufasz, ale ufasz Trevorowi, więc... Trevor powinien obejrzeć ten topór. Sprawdzić, czy... na pewno nie wywołuje w tobie jakichś dodatkowych rzeczy. Może coś takiego zdarzało się w twojej przeszłości, ale jest szansa, że ten topór jakoś to uwydatnie, jeżeli to nie wracało od pewnego czasu i... A teraz masz ten topór i widzisz jakiegoś bohatera z historii czytanych przez moją siostrę i... No. Mówię ci, czuję energię i nie czuję, żeby to była jakaś... negatywna energia. Mówię, ten topór mi nie każe czegoś robić złego. Widzę bohatera. I czuję połączenie z tym toporem. Takie bardzo, bardzo bliskie. Też chcę wiedzieć, co z nim chodzi. Trevor powinien to obejrzeć. Nie mam siły. Próbuję wstać powoli. Po rozwiązaniu Rokiego raczej staram się trzymać pewien dystans do niego. I... zastanawiam się, co zrobić z tym toporem. Topór jest związany śpiworem teraz. Daj mi ten topór. Ja to wezmę? Nie, muszę. Daj mi ten topór. Będę go może pilnować. Nie, naprawdę czuję z nim dziwne połączenie i wiem, że muszę go mieć przy sobie. Naprawdę. Czy Pins może wiedzieć coś o takim dziwnym połączeniu? Czy to może być w związku z jakąś klątwą, która po prostu każe mu wracać do tego topora? Rzuć na wiedzę tajemną. 25. Absolutnie są takie klątwy. Pins miała okazję się nawet zetknąć z klątwami, które powodują, że dana... To są jedne z najpopularniejszych klątw, szczerze mówiąc, które polegają na tym, że dana osoba zaczyna tak przywiązywać się do danego przedmiotu,
że nic innego nie jest dla niej istotne. Mało tego, miałaś okazję kiedyś polować na pewną wiedźmę, która specjalizowała się dokładnie w tego rodzaju klątwami, zaklinając głupie pierdoły, jak nawet czyjś but, czy czyjś pierścionek, jakieś drobne rzeczy, które powodowały, że kiedy dana osoba założyła ten przedmiot i wchodziła w kontakt z tą klątwą, protekcjonalność do tego przedmiotu powodowała, że kompletnie niszczyło to życie tej osobie. I rozumiem, że trzymanie Rokiego z dala od tego topora tylko utrudni sprawę generalnie w tej sytuacji, tak? Że to raczej jakiś magiczny wpływ, nie ma co go przekonywać. No. Nie wiesz, czy to jest ten przypadek akurat, bo tego nie możesz wiedzieć, ale jeżeli masz porównać do rzeczy, z którymi Pins miała do czynienia, to tak, to absolutnie to... Że osoby, które były rozdzielane od takich przedmiotów, jeżeli dobrze pamiętasz, zwykle traciły zmysły po prostu, bo miały tylko jeden cel w życiu i dopóki klątwa nie została zdjęta, ich jedynym absolutnie celem w życiu, kosztem swojego zdrowia, swojej rodziny, wszystkiego co miały, było tylko i wyłącznie powrót do tego przedmiotu, co było czasami kompletnie absurdalne, kiedy chodziło na przykład o stary kubek. Dobra, noś go sobie. Nie wiem, czy potraktujesz to poważnie, pewnie nie, bo jesteś tobą, ale brzmi to jak takie dość standardowy objaw klątwy na przedmiocie, czyli że jesteś do niego dziwnie przywiązany i odbija ci, jeżeli jesteś z daleka od niego, więc nic nie mogę z tym pomóc, ale bierz pod uwagę to, że to przywiązanie nie jest koniecznie naturalne. No wierzę, ty oczywiście wiesz wszystko najlepiej, więc to ja ci będę mówić. Nie wiem nic o tym połączeniu. Chcę się dowiedzieć i nie będę tutaj w tej chwili mędrkował, nawet na ten temat dyskutował. Czy możesz głośność z nami zawiniętego w śpiwór? Rzucę go na plecy i wystarczy. Wystarczy po prostu. I zarzucam go koło miecza, że wiszą razem tam na plecach razem z mieczem i wtedy czuję taki przypływ trochę energii i rozluźnienie. To nie zmienia faktu, że dalej jesteś potwornie zmęczony. Tak. Tylko czuję takie rozluźnienie pewne. Znaczy nawet nie na... na poziomie fizycznym, tylko na poziomie psychicznym. Tak. A Pins jest w stanie zauważyć, że Rocky się rusza ociężale generalnie. I czy Adrian dalej wokół szuka kamienia? Jak to wygląda? Po prostu kopie i już nie wiem... Chodził wokół tego drzewa, starał się nie podchodzić i wam nie przeszkadzać, więc może szukał wolniej niż powinien, raczej żeby dać wam przestrzeń. Ale jak widzi, że przestajecie rozmawiać, to podchodzi do was i mówi: gdyby był w ziemi, to wilkołaki by go znalazły. Wskazuje na otwór gębowy, czy cokolwiek to jest drzewie. Ja zerkam do wśród wilkołaków, czy gdzieś tam nie leży ten kamień. Ale zakładam, że nie, bo już wcześniej Pins przeszedł. Tak, jeśli byś widziała to, jakie chlastałaś. W takim razie, czy mogę wykonać rytuał? Na przykład, czy uważam, że generalnie na przykład wykonanie rytuału wykrycia magii pozwoliłoby mi zlokalizować, czy ten kamień jest gdzieś w okolicy, czy to drzewo jest na tyle intensywne, magiczne, właśnie byłby z tym problem, dlatego że Agata już wcześniej wykrywała tu magię i problem jest taki, że ciężko jest odróżnić magię od magii, więc jeśli tutaj jest magia, no to nie stwierdzisz, czy ta magia jest... Rozumiesz? Wiem, że ten kamień wpływa na roślinność, że generalnie rośnie lepiej, więc chcę rozejrzeć się po okolicy, czy widzę, że na przykład, nie wiem, w jakimś miejscu na tym wzgórzu roślinność jest bogatsza, że... Rzuć na percepcję. Centruje się w jakimś miejscu, czy coś takiego. 22? Nie, jesteś przekonana. To jest wzgórze pełne tylko uschłej trawy i nie ma tutaj najmniejszego śladu, żeby cokolwiek rosło tu lepiej. Rozumiem, że moja wiedza o kamieniaństwie w tym przypadku się nie przyda. Nie? Masz tutaj stare mury wokół, stare ruiny kamienne, ale... O, to mogę rzucić na wiedzę? Czy coś z tymi murami, czy tam nie ma gdzieś tego kamienia? Tak się rozejrzeć po prostu. Jeden. Dodałem 3. Piękne kamienie, nie. Piękne. Piękne. Ładnie tu leżą, tak fajne kółeczko robią, takie wiesz, zgrabnie wokół tego drzewa. Drzewo jest w środku, kamienie na zewnątrz. Jedna wiedza konkretna. Ale rozumiem, że nasze założenie jest takie, że ten kamień został tu gdzieś zakopany po to, żeby to drzewo wyrosło, tak żeby nie było uschnięte tak jak wcześniej. W takim razie zwracam się do Adriana. Adrian! Może jest tu gdzieś jakieś wejście do jakiejś, nie wiem, jakaś jaskinia, cokolwiek, które by pozwoliło wejść do tego wzgórza, czy, nie wiem, wiesz coś o tym, albo możesz przelecieć dookoła i zobaczyć, czy nie ma jakiegoś wejścia w głąb? Może tam po prostu zostawili ten kamień? Adrian, jeżeli nie jest zakopany tu nigdzie na wierzchu. Możesz mi jeszcze raz powiedzieć,
co dokładnie miało tutaj miejsce. Nie chodzi mi o... Pamiętam, jak mówiliście o walce z druidami i w ogóle. Chodzi mi konkretnie o to drzewo. Jaka była jego rola i co się działo? To idzie w złym kierunku. Generalnie ci druidzi składali się w ofierze, w sensie wchodzili do tej paszczy i one ich mieliło i zaczynało się ruszać. Czy sugerujesz, że ktoś tam wrzucił kamień po prostu? Bardzo bym tego nie chciał. Drzewo zaczynało się ruszać w jaki sposób? W jaki sposób ono się zaczynało ruszać? Po prostu. A jak, jak to słyszę, to mogę na boku spróbować toporem uderzyć jeszcze raz w drzewo, bo słyszałem, że jest żywe, czy razem z jego właśnie tą energią, jakąś kapką chociaż, czy... Zostaw ten topór! Wyjdą. Czy możesz... Tak już się zaczyna! Ale to jest topór normalny, chcę po prostu zobaczyć, jak to drzewo reaguje. Przy czym ja chcę przypomnieć, że zakładam Rocky, ty pamiętasz w swojej wizji, że to drzewo było istotą, które chodziło i łamało kości i zabijało towarzyszy Kawana. Tak, dlatego nie mam problemu z tym, żeby je tam dziabnąć. Dobrze, więc podchodzi Rocky, ściąga ten topór, uderza w te drzewo, znowu odpryskuje kawałek kory, ale żadna żywica ani inna krew się nie wylewa, po prostu. Spróbuj je ściąć. Nie da rady, już uderza mnie trzeci raz, o ile dobrze pamiętam, odkąd jesteśmy i nie robi to na tym drzewie żadnego wrażenia. Widziałem w moich wizjach, o których ci mówiłem, że te drzewo potrafiło się poruszać i mordowało rycerzy, ludzi i było ogólnie takim, no delikatnie nie będę mówił, cholernym skurwysyństwem, którym ciężko było zrobić porządek chyba. Nie wiem dokładnie, to jest wszystko zamazane, ale widziałem, jak chodziło z tą otwartą paszczą i mordowało. Adrian się zamyśla. Ciekawe. Kamień, które... Kiedy my zakopujemy kamień w glebie, jest to po to, aby rośliny nie uschły, aby trzymały się w tej glebie, choćby nie wiem co. Tu mówicie, że idea była odwrotna. Chodziło im o to, aby to drzewo wstało i, jak rozumiem, poszło? W jaki sposób to jest odwrotna idea? Tak czy siak roślinność ożywa wokół, tak? To chyba tak działa, że ten kamień tak... Ale nie wychodzi z gleby i nie... Raczej nieważne, jak wielki wieje wiatr, jak mocny deszcz, nawet kiedy mamy dziwne podmycie, nasze plony trzymają się tam choćby nie wiem co i rosną jak gdyby nigdy nic. Powinniśmy tutaj przyjść z Trevorem, źle zrobiliśmy. On by rzucił jakieś Ducati, Dambuza, coś tam. Może już by nie żył, albo ty byś nie żył. I by kamień wyszedł z ziemi pewnie, albo coś. Ciekawe, czy tam jeszcze gdzieś leży ten, którego zostawiliśmy. Podpamiętasz tego jednego, którego zostawiliśmy? Może trzeba by go po prostu złożyć w ofierze, potem zabić drzewo i wyciągnąć kamień. No, nie wiem, czy w naszym stanie to jest dobry pomysł. To nie we dwójkę. Może z tobą. Z całą grupą. Ja nie wiem, ja muszę odpocząć. Nie mam siły teraz z drzewami walczyć, pożywionymi. Pięć tak zaczyna głupkować, po prostu stuka się po głowie, zaczyna chodzić w jedną stronę, w drugą stronę, w jedną stronę. I nagle tak zatrzymuje się, obraca się w kierunku tego drzewa i robi tak. I próbuje na nie spojrzeć do góry nogami. Adrian patrzy, to ciebie zdziwiony. I czyli, że jak wy kopiecie kamień, to on wpycha w dół do te wasze rośliny, a oni chcieli, żeby wypchnęło do góry. I rozglądam się ku górze generalnie gdzieś, na górze tego drzewa, no, nad tam jest tym jakaś drzewem. Korona drzew, te stare są gałęzie jakieś, są poskręcane tak? Gdzieś tam u góry, blokują widok. Tam gdzieś kiedyś w tym momencie był topór wbity, który powodował, że dopóki drzewo się jakby to gdzieś nie ruszyło, to on się nie odsłonił, więc tam jest gdzieś tam wszystko to poskręcane. Szukam w takim razie gdzieś w tej koronie, czy nie leży gdzieś ten kamień po prostu, albo nie jest wypchnięty gdzieś między gałęzie. Stel, musiałbyś się wspiąć, żeby to zobaczyć. Adrian, czy jesteś w stanie podlecieć i zobaczyć, czy wśród tych gałęzi nie ma gdzieś tego kamienia? Puff, zmienia się w kruka nawet bez słowa. Podlatuje zawsze do góry. Robi to na mnie wrażenie. Zwracam się do Rukiego. Niesamowite. Podlatuje do góry. Widzicie, jak kruk siada tam na górze. Znika wam kompletnie w tej koronie. Po czym zlatuje z powrotem.
znowu zmienia się w Adriana w jednej chwili. I tak patrzy na ciebie i na Rokiego. Ma ktoś z was jakiś toporek, ale taki mniejszy? Jeszcze jeden mam i wyjmuję z boku. I po raz kolejny on go łapie. Pokazuję wam, żebyście chwilę zaczekali. Znowu zmienia się w kruka. Słyszycie z góry jakieś rąbanie, takie dosyć długie, jakby próbował coś wyciąć. Potem energiczne stęknięcie. On stęka jako ptak, czy stęka jako... Nie, on się zmienił, tam... najwyższej okay. Na górze musiał zmienić się w człowieka. No, ptak raczej by nie rąbał. To musiało wyglądać ciekawie. I taki ptak... I po chwili znowu... zlatuje na dół, odmienia się i na ręku. W jednym ręku trzyma ten mały toporek Rokiego, a w drugim trzyma idealnie okrągły kamień, który jest po prostu... wygląda jak taki płaski okrąg, kompletnie czerwony. Patrzy na to. Dobre myślenie. No, ładnie, idziemy. I obrazuję ja się tak napięcie i idę. Zaczynam schodzić ze wzgórza. Ja tak patrzę na ten kamień tylko i... Adrianie, uważaj na niego. Ja już w tej krainie niczego nie będę dotykał. Niczego. Chowa w płaszcz. Wzrusza ramionami. I rusza za pins. Schodząc ze wzgórza chcę jeszcze zerknąć, spróbować się zorientować na te tropy, które wcześniej mijaliśmy tych wilkołaków i sprawdzić, z którego kierunku one przyszły. Z północy, od kresk. Od kresk, czyli nie od bagien? Bagna są w innym kierunku. Bagna są na południowym wschodzie, kresk jest dość mocno na północy, gdzieś bardziej. Czyli od kresk. Pins jest trochę wściekła i trochę pogrążona w myślach, ale zerka na Rokiego, no i pozostaje nam chyba powoli wracać do chatki. A ja jeszcze wykorzystuję ten moment i tak się chce się, żeby Pins nie widziała i tylko się odwracam w stronę tych wilkołaków, które tam leżą poszatkowane. Tak patrzę na nie i tylko się tak uśmiecham. I idę dalej. Idziecie powoli, bo Roki wlecze się niemiłosiernie. Generalnie idzie jakby był bardzo, bardzo zmęczony, jakby każdy krok sprawiał mu pewnego rodzaju trudność. Widzisz od czasu do czasu Pins, jak się lekko Roki może zachwiać. Oczy mu się gdzieś przymrużą, ale jest w stanie utrzymać przytomność. Adrian w tym czasie po prostu idzie z wami i nic nie mówi, bo nie wie, co powinien mówić w tej sytuacji, więc po prostu wam towarzyszy. Kiedy tak idziemy, to chcę zagadać zaczynam opowiadać po prostu Rokiemu. W mojej rodzinie jest coś w rodzaju takiej, powiedzmy, klątwy, czy czegoś. Co to robi ta klątwa? To robi coś takiego, że mamy w sobie taki gniew jakby. I to jest taki instynkt, że jak mamy tendencję do tego, żeby krzywdzić innych za karę czy coś. Musi za karę, za cokolwiek. Odkąd pamiętam, odkąd się urodziłam, byłam szkolona, żeby to utrzymywać na wodzy i kontrolować. Nie zawsze się udaje. I mówiąc to po prostu, takie iskry się pojawiają dookoła mnie. Zwłaszcza jak coś się dzieje, co jest denerwującego, ale... No, więc rozumiem cię w pewnym stopniu. Już teraz wiem, czemu niektóre twoje zachowania są specyficzne. To też ci coś powiem, że... też w czasie wojen, w których brałem udział, starć związanych z różnymi rzeczami, nieistotne to jest w tej chwili, też miałem problemy z gniewem, z kontrolą i to było bardzo przydatne, ale jednocześnie dosyć wyniszczające. Nie mieć nad sobą kontroli to jest jedna z najbardziej przerażających rzeczy, jaka można spotkać. Gdy umysł jest zaćmiony i nie wiemy, co robimy. Może też, jak zdążyłeś zauważyć, no te moje umiejętności związane z tymi dziwnymi rzeczami, które się wokół nie dzieją,
momentu, kiedy jesteśmy w barowi, może chwilę wcześniej, to nie jest coś, o czym mam wiedzę, jak to działa, te dziwne rzeczy związane z walką i z tym, co tam się może pojawiać. Nigdy tego wcześniej nie widziałem i pojawiło się to od momentu, gdy osiągnąłem jakiś spokój minimalny, chociaż czułem się przez chwilę naprawdę, naprawdę dobrze przy samym wejściu do barowi, szczególnie gdy poznałem Roberta i Trevora, co było specyficzni ludzie, ale no te więzi, które się w bólach rodziły początkowo, może z Robertem nie w bólach, bo to był do rany przyłóż człowiek i bardzo łatwo było się z nim zaprzyjaźnić, ciężko było się od niego odlepić w sumie, ale nie, to nie było nic złego, to był naprawdę dobry kompan i Trevor też jest świetnym kompanem, Agata również, i od właśnie od tego momentu, kiedy nastąpiło to uspokojenie, to pojawiły się nowe rzeczy, ten gniew zelżał. No i mieliśmy tą sytuację, która się zdarzyła dzisiaj. Nie wiem, czy jest związana z rzeczami z mojego dawnego życia, czy czymś nowym powiązanym z barowią, bo to było coś innego jednak, ale no ten gniew i kontrola, więc rozumiem, co musisz czuć, bo nie, no to jest jedna z najstraszniejszych rzeczy właśnie, obejmujący cię gniew. No, w moim przypadku to nie jest straszne, to jest raczej przyjemne. I wtedy... I to jest trudniejsze, bo to jest miłe i satysfakcjonujące i wydaje się być w jakiś sposób zgodne z... właściwe, zgodne z naturą moją, nie wiem, cokolwiek. Ale wiem, że jest złe, więc... Nie, najgorsze jest to, że nigdy nie miałem wyboru. Po prostu się urodziłem. Po prostu się tak urodziłem, dobra? I nie mogę nic z tym zrobić. I całe życie muszę myśleć o tym, żeby za bardzo się nie denerwować. A to sprawia, że się coraz bardziej denerwuję, więc... Chciałbym po prostu czasem odpocząć. Ja tak zauważyłem, że mentalnie, jak o tym Pins mówiła, tak złapałem topór za trzonek, sobie go tak poprawiałem i złapałem go mocniej w rękę i no rozumiem na jakimś poziomie, jaka przyjemność może z tego płynąć, jakie to jest niebezpieczne i rozumiem cię i tak podchodzę do Pins i tak ją próbuję ścisnąć, przytulić. Próbuję... Z takim bólem. Próbuję odpowiedzieć na atak, próbując podciąć Rockiego i go przewrócić. Atletyka... Kontra twoja też atletyka. Ja rzucam 18. Rocky. Ja rzucam 27. Uderzasz w jego nogi i pomimo faktu, że Rocky jest zmęczony, równie dobrze mogłabyś uderzyć w korzeń drzewa. Rocky jest tak stabilny jak dąb. A, chciałeś się przytulić po prostu. Chyba, że cenisz swoją przestrzeń. To... Nie, okej. Okay. To tak, ściskam. A i tak... Nie róbmy tego więcej. Żeby przerwać tą niezręczną chwilę, Adrian obok mówi. Wiecie, że wszyscy młodzi Martikowowie mają problem z ogarnięciem swojej zwierzęcej strony przy pierwszych pełniach? Mamy legendę, która mówi, że tak długo jak nikomu nie przekażemy naszej klątwy z własnej woli, będziemy mogli się kontrolować. Jest to prawdą, kiedy już minie kilka pełni, ale mówię wam, za każdym razem, kiedy młodzi mają pierwsze transformacje, och, nie są to szczęśliwe chwile w naszych domach, mogę tylko tyle powiedzieć. Że po prostu kruki latają wam po pokoju? Och, nie wiem, czy wiesz, jak zajadłe i drapieżne potrafią być kruki. Panie Adrianie, moja siostra raz zmieniła się w wilkołaka, więc to głupia sprawa. W pokoju, w nocy, kiedy próbowała się uczyć. Powiem wam tylko, że chociaż już dawno te dziwne, burzliwe okresy mam za sobą i swoją transformację opanowałem doskonale, mimo wszystko, każdej pełni, gdzieś coś we mnie i nie rozmawiamy o tym ze sobą, ale wszyscy to wiemy. Każdej pełni ktoś z nas czuje ten minimalny zew, żeby... Trochę... Podobać na robaki czy coś? Puścić się ze smyczy.
Panie, panie Adrianie, to ja też podchodzę do Adriana, jeszcze go tak lekko. On jest bardzo zdziwiony tym, ale... Muszę, bo chłop się powiedział prawdę o sobie. Adrian, skoro nie ma tu twojego... w miarę uprzejmego ojca, to... Nie wydajesz się być szczególnie szczęśliwy w związku ze swoją rolą w waszej organizacji. Co masz na nie odpowiadaj, jeśli nie musisz. Nie wiem, czy to... Bo jak ty chyba też nie bardzo miałeś wybór. Czy to nie jest tak... Mówiłeś o tym, żebyś chciał wyjść z Barovii. Wspominałeś o tym. Oczywiście, żebym chciał. Jestem najstarszym synem Daviana, a co za tym idzie, od momentu, kiedy byłem w stanie zrozumieć jakiekolwiek słowa, rozumiałem już, że mam odpowiedzialność, że muszę przyjąć to na siebie. Wiesz, tak Adrian się zastanawia, trochę zazdroszczę Urwinowi, w sensie nie relacji z ojcem, bo... Mam nadzieję, że ona jeszcze się kiedyś zmieni. Ale jednak Urwin postawił na swoim. Nie jakoś strasznie, bo co z tego, że jest Wallaki, dalej jest częścią naszej organizacji i dalej zajmuje się tym, co czym powinien się zajmować. Ale wiesz, wywalczył jednak ten swój kawałek gruntu. Ja nie miałem takiej okazji. Od początku mi mówiono, co mam robić i kim mam być i... Zresztą Elwir tak samo, był trzecim synem, więc miał być medykiem i został medykiem. To jest Barovia, nie żebyśmy mieli wielki wybór, zresztą wszyscy mamy w sobie likantropię. To co, mam wyjechać do Wallaki czy do wioski Barovii i zostać tam farmerem? Nie żeby nas przyjęli z otwartymi ramionami i pozwolili nam normalnie żyć. Ale to Barovia, mamy tak ograniczone miejsce, więc pewnie kiedy... Czasami zamieniam się w kruka i siadam na gałęzi w pobliżu obozu w Istanii i słucham o zewnętrznym świecie. Oczywiście, że chciałbym, ale jest jak jest i muszę radzić sobie z tym, co mam, a przecież nie zostawię tak wszystkich i nie powiem, żegnajcie, idę łowić ryby nad jeziorem Zarovich. Nie wiem, czy to pomoże w jakiś sposób. Jesteś w sumie już dość stary, więc na tym etapie pewnie już zapóźnione przemyślenia, ale mnie i moje siostry, żadna z nas nie miała za bardzo wyboru i wiem, o czym mówisz, jak mówisz o tym, że odkąd pamiętasz, masz jakąś odpowiedzialność, żeby nie pozabijać wszystkich wokół, żeby nie mordować niemowląt, wiem, ja rozumiem to, to też, znam to, tak, ale trzymałyśmy się razem i to nam pomogło. I wszystkie miałyśmy te same problemy i żadna z nas, każda rozumiała to. Więc myślę, że twój ojciec wydaje się być uparty. Ale myślę, że nie powinieneś skreślać Urwina. Jest trochę... Urwin trochę jest za bardzo otwarty w kwestii waszej sekretnej organizacji, ale wydaje się być przyzwoitym człowiekiem. I ma też dzieci, więc to też rodzina twoja. Nie wiem, czy miałeś okazję poznać. Ludzie, osoby są ważne. Chyba, tak mi się wydaje. To próbuję powiedzieć. Raz czy dwa. A to, co mówisz, i żeby trochę rozluźnić całą tę historię. A to, co mówiłaś wcześniej o niezabijaniu i tak dalej. Jak wspomniałem, pełnię dorastających krukołaków. Ten temat również znamy. Robczemy sobie dalej w takim razie. Tylko jeszcze zerkam tylko na pins i mówię, no to jak już jesteśmy w tym temacie, to dzięki, że mi tam łba nie odkroiłaś, gdy leżałem bez czucia, bo czuję, że to się mogło zdarzyć. Nawet mi to nie przyszło do głowy. Skoro o tym mowa, wtrąca się jeszcze Adrian. Wybacz, że pytam, bo możesz tego nie pamiętać, ale kiedy próbowałem cię odciągnąć od pins, mogę uważać wiele o sobie, ale na pewno moja ingerencja nie spowodowała tego, że przestałeś. Pamiętasz, co mogło się stać? Pamiętam, jak szarpałem cię za rękę, nie mogłem ciebie odciągnąć. Twój topór unosił się w górze, a potem nagle go puściłeś i upadłeś.
I wiem, że ja tego nie zrobiłem. Widziałem czerwień, głównie pamiętam, przed oczami. Może jakieś uczucie, może coś sobie przypomnę po czasie. W tej chwili ciężko mi powiedzieć. Mam nadzieję, że to była jakaś moja reakcja. Nie wiem w tej chwili. Tylko kiwa głową ze zrozumieniem. Ze względu na to, że Rocky nie szedł najszybciej, podróż zajmuje wam dłużej niż na wzgórze. W trakcie, kiedy idziemy, chcę się przyjrzeć tak subtelnie, czy Rocky ma jakiś ślad po uderzeniu głowicą miecza na czole, w czoło. Jakiś taki, wiesz, odbity... Ma, siłę czy ma. Uśmiecham się tak, jakby po prostu był taki tylko uśmiech do ciebie, po prostu tak... Ja tak patrzę na pins. Więc podróż zajmuje troszeczkę dłużej, tym bardziej, że jeszcze zaczyna padać deszcz i droga robi się dosyć błotnista, więc i buty zaczynają lekko grzęznąć. Kiedy jednak docieracie w końcu do chatki, Agata i Trevor już czekają pod zadaszeniem, chyba kończąc ostatnią butelkę wina, jaką mieli. Daviana nigdzie nie widać. No to widzicie, jak zwierzają ku was Rocky z... co, toporem zawiniętym w śpiwór cały czas, czy po prostu? Nie, na Rocky go wziął. Pins całe we krwi po prostu. To Rocky jeszcze z odbiciem się... tutaj czymś tak, na czole. I Rocky się wlecze jeszcze. Widzicie, że taki idzie zaspany, taki wiecie, sunie właściwie przez to błocko. Adrian idzie koło nich. Bez słowa. Co się do cholery stało? Wszystko. Wyglądacie, jakby to drzewo to was połknęło i wyżygało. I jeszcze raz co się stało jeszcze z wami? Jeszcze raz wyżygało. Tylko tak się wtrąca. Ojciec w środku? Aha. To pozwolę wam nadrobić zaległości i wchodzi do chaty, zostawiając was samych. Co wam jest? Jesteście chorzy? Co się stało? Jak dziwnie wyglądacie. Tam to nic, to wy wyglądacie jak po prostu... Nawet nie wiem jak co, jak mokre, brudne psy i śmierdzicie. Tak patrzę tylko na tak chcę coś powiedzieć? Patrzę na pins. Czułam się lepiej. Tak patrzę na pins i mówię, napadły nas wilkołaki i poradziliśmy sobie z nimi. Pins prawie całą robotę wykonała. Prawie zginęłam. Najpierw wilkołaki mnie prawie zamordowały, potem Rocky próbował mi obciąć głowę pod wpływem szału i swojego magicznego, co? Przeklętego topora. Nasz Rocky? Ale znaleźliśmy kamień, więc to jest jakiś plus. Trevor, musisz spojrzeć na ten topór. To nie jest, to... Rocky wpadł w szał? Tak. I to w taki bardziej niż zwykle. Chciał... Czy jest uzależniony od topora? Tak. Z niego przywiązany i jak tylko go... Jak tylko ich rozdzieliłam, to... No wiesz, chcę mój topór. Czuję coś takiego, że nie mogę go zostawić na długo. Czuję, jakby był mi bliski. Teraz jestem odrobinę niedysponowany, ale od rana rozpoczniemy zdejmowanie klątwy. Ci powiem, Trevor, tak czuję od ciebie znowu alkohol, że o tym też kiedyś będziemy musieli porozmawiać. To jest kapkę za daleko. A, więc wiesz, to. Kiedy ostatnio piłem? Kiedy nie przestawałeś? Czekaj, zgadnę. Dziś? Przed dziś. Puste butelki. Wczoraj? Przedwczoraj? Nie było alkoholu. Ale jak tylko jak byliśmy w winnicy, 3 dni temu. Oddałem. Nie, ale czekaj. Próbujesz powiedzieć, że nie piłeś tylko dlatego, że nie było alkoholu, więc to nie poprawia problemu. O tym mówię, że to będzie do rozmowy, bo ja widziałem, jak ludzie giną od tego. Kufelku. Mleka. Nie, no słuchajcie, 3 beczki przecież zawieźliśmy pełne wina i Trevor nawet już nie tknął. Bez przesady. Drzwi się znowu otwierają, wychodzi Adrian. Mówi, jak będziecie gotowi, ojciec z wami pogada. Ja lecę z powrotem do winnicy, nie wiem co zrobi jeden kamień, ale lepiej zakopać go teraz i uratować co mamy, więc... Tylko dobrze, żeby ktoś go znowu nie wykopał. Spokojnie, spotkamy się, kiedy się spotkamy. Zmienia się w kulta i... wylatuje. Zostało tu jeszcze jakieś kapka wina? Malutka? Wszystko wypiliśmy chyba.
Tak, tak. Starszy pan Martikow powiedział, że możemy spojrzeć, czy jeszcze coś jest w piwnicy i poczęstować się. I były akurat dwie ostatnie butelki. I czekajcie. Agata trzymała tempo Trevora? No, poszedł sobie, zostawił nas sam na tych zgliszczach. Co mieliśmy robić? Jestem pod wrażeniem. To jest naprawdę coś niesamowitego. Jestem pod wrażeniem, że jakimś cudem... Wasz dzień jakimś cudem okazał się być gorszy od naszego. Oni mieli powiem wino. Ci, że mało było tego wina, no. To gorszy źle. Jakby nie było więcej, to by było fajnie. Spotkaliśmy jakąś dziwną panią, która najpierw nam wkręcała, że jest kimś super ważnym i pytała o wino. Powiedzieliśmy jej, że pojechała do Kreski, musiała się z nim minąć. A potem jak wychodziliśmy, spotkaliśmy jeszcze raz całą błoconą i bredziła jakieś głupoty. I potem Trevor powiedział, że to może być trzecia nowa wiedźma, ale nie zdążyliśmy ją o to zapytać, bo nawiała w pole. Spotkaliśmy kompletnie zahukaną dziewczynę z Kresk, była rozpłakana cała, próbowaliśmy ją jakąś pocieszyć, ale mówiła coś o tym, że dostała propozycję ekscytujących pracy od ich. Boję się, że to trzecia wiedźma brakująca. Słuchajcie, to była taka Irina, ale z ambicjami, która płakała, że będzie całe życie zupę nalewać. I zabiliście ją? I Trevor nawet zasugerował, że mogłaby spytać uciekła, o pracę w winiarni, ale nawet to wydawało się zbyt mało ekscytujące. Uciekła, nie mogliśmy jej dogonić. To może ją jeszcze spotkamy. To utrudnia temat. Dobrze byłoby zająć się sprawą wiedźm, zanim dotrę do niej. A jeszcze lepiej, jak wspominacie Irinę, to do strada jutro pójdziemy, ale dzisiaj się najemy. Muszę się najeść i napić. Jestem w takim stanie, że zaraz pójdę do tego Kresk, żeby znaleźć wino. Nigdzie nie idziesz. Nie idę. Właśnie, stary Martikow ma z nami do pogadania. Jeszcze on wrócił gadać. Totalnie Daj. Przejęty tym, co znalazł w swoich księgach, ale powiedział, że nic nam nie powie, póki wszyscy nie będziemy, no więc... Ja powiem wam jeszcze coś, ale muszę iść coś zjeść na serio. Naprawdę. Powiem wam, że Pins, pokazuję palcem, Pins jest cała obłocona we krwi. Tak się odwracam, jeszcze masuję sobie czoło i mówię, Pins ma serce. I tylko tyle mówię i uśmiecham się i idę po coś do picia. Muszę się napić, bo naprawdę jestem odwodniony. Prawda, ma serce. Dlaczego miałbym nie mieć serce? No ja tylko tak macham głową. Co pompowałoby krew w takim sytuacji? To byłoby dziwne, bo, ale... Pewnie w środku dwie komory i dwa przedsionki. No. A wy to zawsze... Albo co innego. Uśmiecham się porozumiewawczo do Trevora. Zauważam porozumiewawczy uśmiech Trevora i... Ja się nie uśmiecham, ja ukrywam. Rogi się rozeszły, było 5 lat. Czy zwracam uwagę na to, że Agata coś uśmiecha się do Trevora? Może rzucić na percepcję. Agata jest pijana, więc... Jakby nie próbuje ukrywać nie tego. Jest to wysoki, to nie, tak, nie jest to wysoki poziom trudności. Jej się może wydawać, że robi coś dyskretnie. Tak, to jeszcze jeden, tak. Tak. Co mnie... zaniepokoiło w takim razie. I myślę sobie, że będę musiała pogadać jeszcze z Agatą w kwestii pewnych rzeczy i trzymania ich w tajemnicy. Mam nadzieję, że nie zdążyła się wygadać Trevorowi, ale myślę, że nie, bo dlaczego miałaby? Chodźmy posłuchać tego Martikowa, sam już padam. No chodźmy. Wchodzicie do chaty. Teraz jest tu dziwnie przestronnie, kiedy nagle chata nie jest wypełniona całą masą ludzi. Na łóżku siedzi tylko Martikow, Tavian z ponurą miną. Kiedy wchodzicie, podnosi głowę. Nie spieszyliście się. Jest jeszcze miejsce na łóżku, żebym mógł się palnąć koło nich? To się upadam koło nich na łóżko. Byliśmy zajęci próbowaniem niezamordowania siebie nawzajem. Mordowaliśmy wilkołaki również. Tych to akurat w tych stronach nie brakuje. Właśnie Trevor. Walczyliśmy z wilkołakami i... To nie byliśmy... Miał do ciebie małą prośbę prawdopodobnie za... miesiąc, jeżeli będziemy żywi. Uchlał wtedy. Cię. Tak, i tak dość boleśnie. Ale spokojnie, to pierwszy raz. Ale byłoby łatwiej, gdybyś pomógł. Byłoby łatwiej. Muszę zacząć od tego, że... I nie powtarzajcie tego nikomu poza tymi czterema ścianami. Mój syn Urwin miał w jednej kwestii rację. Mówił, że... za mało interesuje się historią. Za bardzo zwracam uwagę na to, co się dzieje tylko tu i teraz. Proszę, relacja rodzinna jest dziwna, zwykle to jest odwrotnie, że stary mówi
dziecku, że się za mało interesuje historią. A nie, nie mów. W każdym razie... sprawdzałem różne rzeczy, o których pytaliście i... pytałaś o ważną rocznicę. Mówisz o chodziło ci o ślub Strada. 523 lata temu. Nie wiem, czy to jest jakkolwiek ważna liczba. Pins przez chwilę się zastanawia i mówi, 523 jest liczbą pierwszą, więc to może być ważne, ale jest mała szansa. Nie... Sprawdzałem przede wszystkim wszystko, co jest związane z wspomnianymi przez was panami w bursztynie. Chciałem zobaczyć, o co chodzi z druidami, nie dać się nigdy więcej tak podejść. I byłem ślepy, a... Nie, tego nawet sobie nie potrafię wybaczyć. W takim razie będziesz musiał zerwać sam ze sobą kontakt. Tak jak z Urwinem. Patrzę na ciebie. Postaram się powstrzymać od tej pory mów. Sprawdziłem zapisy w kwestii dziwnych zjawisk związanych z czymkolwiek, co mogłoby przypominać tych ludzi zmienionych w drzewo czy panów w bursztynie. I tak się składa, że już dobre 100 lat po tym, jak pojawiły się mgły, kiedy nasza organizacja zaczęła już jakkolwiek działać, mam pierwsze wpisy. Na przykład znalazłem informację o człowieku, który mieszkał w Kresk. Wtedy jeszcze Kresk nie było tak samowystarczalne jak obecnie, dopiero się organizowali, jak przetrwać w tej izolacji. Człowiek ten, według opisu, miał problem z zapewnieniem ciepła swojej rodzinie. Nadeszła bardzo, bardzo poważna zima. Musicie wiedzieć, że w Kresk nawet latem potrafi leżeć śnieg, a poważne zimy w Kresk naprawdę nie są żartem. W każdym razie nie miał on wystarczająco ciepłych ubrań i wiedział, że jeżeli umrze, jego rodzina również zamarznie. Jednego dnia wyszedł na zewnątrz, w ogóle nie czując zimna. Pracował jak gdyby nigdy nic. Nie potrzebował w ogóle ogrzewania, kiedy nawet zapadał zmrok. On dalej pracował, choć wszyscy chowali się po domach. Okazuje się, że przez kolejne wiele dni nie miał najmniejszego problemu z tym, żeby przynosić opał do rodziny, jednak sam coraz mniej go potrzebował. Kiedy nadeszło lato, człowiek ten wycofał się w wyższe rejony gór. Schodził podobno jeszcze kilka lat później zimą, aby pomagać rodzinie, aż w końcu sucho nim zaginął. Co jest jednak ciekawe, wspominał o tym, że pewnej nocy we śnie zobaczył zastygłą żywicę, z której dobiegał się głos. Głos ten oferował mu pomoc w zapewnieniu dobrobytu jego rodzinie. A jakich przypadków było więcej? Zaledwie 200 lat później, w okolicach Wallaki, rybak, który wpadł do wody i prawie utonął, był pod wodą dużo dłużej niż jakikolwiek człowiek powinien się tam znajdować, jednak w tajemniczy sposób wyszedł na zewnątrz, jak gdyby nigdy nic. Od tej pory większość czasu spędzał praktycznie tylko i wyłącznie przy jeziorze Zarowicz. Większość mówiła, że widzą go więcej w wodzie niż poza nią. Żywił się nawet surowymi rybami. Również wspominał, że kiedy tonął, na dnie jeziora spotkał postać w płaszczu z kapturem na głowie, która oferowała mu pomoc. Jego dom spłonął. Agent z tamtych czasów podejrzewa, że Walakianie spalili jego dom, uważając go za dziwolonga. Widzicie, takich historii jest więcej i we wszystkich pojawia się tajemnicza osoba. Nie zawsze jest to związane z bursztynem, ale ta osoba oferuje pomoc, która zwykle kończy się w bardzo dziwny sposób. I co ciekawe, takich przypadków narastało. Aż do jakichś 150 lat temu, kiedy kompletnie przestały. Od tego czasu nie mamy zapisów o tym, aby jakiekolwiek się pojawiały. I może dlatego w ogóle się tym nie interesowałem. Nie stało się to za mojego ojca, ani dziada, ani pradziada, więc najwidoczniej uznaliśmy, że nie warto się tym przejmować. Ale teraz mówicie mi o tym, że była tam polana. Cała polana pełna ludzi w jakiś sposób wypaczonych przez jakąkolwiek magię, którą otrzymali, którzy wspominali o ludziach w bursztynie. Naszło mnie, a co jeśli to nie tak, że nagle przestali, ale zaczęli pojawiać się w bardzo konkretnym miejscu. Przestaliśmy zwracać na nich uwagę, bo zamiast w Wallaki czy w Kresk,
te zdarzenia zaczęły pojawiać się gdzieś w lasach, wśród ludu, którym nigdy się nie interesowaliśmy. Co jeżeli to dalej narasta i cokolwiek to się dzieje, cały czas potęguje się. To nie brzmi dobrze. Raz widziałem tą postać w kapturze. Tak patrzę na ciebie. Mów, chłopcze! Myślałem, że to jest sen jakiś dziwny. Zakapturzona postać się właśnie pojawiła. Mówiła, że mogę zyskać siłę, żeby przyjaciele mnie nie umierali, żebym miał moc, która uratuje wszystkich. To było w okolicach śmierci Roberta. I mówiła, że czy przyjmę jej dary, jej pomoc i moc, żeby coś takiego robić. No ale to wyglądało jak po prostu jakiś sen, dziwny koszmar. Przyjąłeś czy nie przyjąłeś? Nie, powiedziałem, że mam swoją siłę i nigdy w jakieś dziwne koszakty bym nie chciał wchodzić. Słyszałem legendy o różnych przeczach, różnych, nie wiem, demonach i innych takich istotach, które wszystko to dziwnie brzmiało, ale no jak już się pojawiła taka sytuacja, to wolałem powiedzieć, żeby spieprzał, a nie żeby coś takiego przyjąć. To była za łatwa droga zresztą, żeby coś takiego zrobić. Co ci oferowała ta postać? Nie mam zielonego pojęcia. Mówił po prostu, że teraz nie będą przy mnie ludzie umierać. Będę mógł ich uratować i nie będą skazani na śmierć moi bliscy, moi kompani. Ale wiem, że mam nadzieję przynajmniej, że mam siłę, która pozwoli mi pomóc wam i żeby nikt już nie ginął. Mam nadzieję. Więc odrzuciłem to. Może dlatego chodziło tym ludziom z góry, że mówili, że ten, który odrzucił. Myślałem, że jakieś szaleńcy to są po prostu. A może coś w tym było. Faktycznie, poznali cię. Widzicie, że Davion jest zamyślony. Dlaczego tobie się to akurat przyśniło, Rocky? Nie mam zielonego pojęcia, to był sen. Ciężko mi wyrokować, czemu sny mi się śnią. Dlaczego ciebie akurat... dlaczego ciebie akurat wybrali? Najwyraźniej z tego, co opowiada stary, to wybierali osoby, które były w jakiś sposób w potrzebie, które chciały pomóc innym, ale wszyscy są cały czas w jakiejś potrzebie. I dlaczego akurat ciebie? Dlaczego zależało im na tobie akurat? Ci druidzi też wyglądali na szczególnie zainteresowanych Rokim. Nie mam żadnego pojęcia. Naprawdę nie masz... Ja rzut na intuicję, czy on nie ma żadnych podejrzeń, nie ma żadnych tych, co... Możesz rzucić. Dobra. Ja skoro... kiedy Roki mówi, że 19. nie ma pojęcia, to... Znaczy... Ja tak okrążam Rokiego za plecami i wskazuję Trevorowi jego miecz z wiszącym medalionem, ale tak, żeby Rocky nie widział, po prostu przechodząc za nim, po prostu tak pokazuje, zerkam na Trevora i tak pokazuje miecz, wskazuje wzrokiem. Jeśli chodzi o Rockiego, no to możesz zauważyć po Rockim tylko tyle, że no... Zresztą Rocky to już mówił w sumie. Ten moment, kiedy mówił o utracie Roberta i utracie towarzyszy, nie? Że to jest jakoś istotne, ale raczej nic... Czyli Rocky sam nie ma żadnych podejrzeń, dla którego druidzi mogliby go... Czy wyczuwam po prostu fałsz w stwierdzeniu, nie mam pojęcia, o to mi chodzi? Czy wyczuwam jakąś wątpliwość, czy zamyślenie? Może się tlić coś, z czym to może być powiązane, ale w tej sytuacji to jest zupełnie nieistotne dla Rockiego. On mówi szczerze, że nie wie, nie? Że najbliżej czego jest, to, że to naprawdę się wiąże z Robertem, nie? I z tą sytuacją dramatyczną, która była. Wszyscy straciliśmy Roberta, Rocky. A chcieli ciebie. Davion się wtrąca. Nie wszyscy przeżywają stratę tak samo. Może cokolwiek to jest, znalazło jakąś słabość albo jakąś potrzebę. Ale dobrze, że nie przyjąłeś tego, bo jest coś jeszcze. Jeden z naszych badaczy miał teorię, że ludzie, którzy zaakceptowali owe dary, są również powodem, dla którego część ludzi rodzi się w tej krainie inna. Nazywają ich mgło tkniętymi. W sensie, że nie mają duszy, to głupia nazwa trochę. To mam mgła do tego. Zabobony wieśniaków. Jeżeli nie da się czegoś wytłumaczyć, to walamy to na rzeczy, które są najbliżej. W każdym razie nasz badacz teoretyzował, że skoro w Barovii
mamy cykle i odradzanie się i ten dziwny krąg dusz, o którym mieliśmy różne i różniejsze teorie, ale od czasu do czasu coś z niego wybywa. To czy przypadkiem nie są to właśnie te osoby, które przyjęły ten dar? Człowiek, który nie czuł zimna, również sam stał się zimny. I to, jak dobrze rozumiem, nie chodziło w tym opisie tylko i wyłącznie o jego temperaturę ciała. Czyli, że ludzie bez duszy to są... Nie rozumiem. Ich dzieci stają się bez duszy, się rodzą? Czy oni później wracają do społeczeństwa jako po prostu takie kukły? Jak to działa? Oni się potem rodzą bez duszy od razu. Już to jak to się ma jedno do drugiego? Mam wrażenie, że ich dusze są w jakiś sposób, przynajmniej według mojego badacza, opróżniane. Stają się pustymi skorupami, które dalej zapewniają odradzanie się w Barovii, ale to, co czyni nas nami, zostaje pochłonięte. Czyli sugerujesz, że ceną za tę moc jest dusza tej osoby? Ja nic nie sugeruję. Nie miałem wystarczająco dużo danych, żeby nawet to zbadać, ale jeden z naszych badaczy do takich wniosków doszedł. Nie brzmi bardzo dziwnie, jeśli ceną za jakąś moc trzeba płacić w duszach. Po co komuś duszę w Barovii? Ewen wzrusza ramionami. Po co komuś duszę poza Barovią? Może i do tego samego tu i tu. Ewen, ta ściana mgły przy wzgórzu dnia poprzedniego, co jesteś w stanie o niej mi powiedzieć? Adrian coś wspominał, że tam są jakieś wizje, że można zobaczyć. Czy wiesz coś o tym więcej? Tak. Podobno jest to dodatkowy sposób, aby torturować Strada. Otóż jeśli patrzysz się bardzo mocno we mgłę, możesz zobaczyć jego rodzinne miasto, Zarovich. To było. Które leży tuż poza zasięgiem i Strad przybywa tam. Przynajmniej niektórzy nasi agenci w przeszłości, choć nie za mojego życia, zauważali Strada, który przybywał na wzgórze i wpatrywał się we mgłę. Widząc ale to jest swoje piękne miasto, do którego nigdy nie może wrócić. To jest to obecny obraz tego miasta, czy jakieś wizje przeszłości? Rawion wzrusza ramionami. Może gdzieś w notatkach masz zapisane, bo twój dziadek coś zapisał, może... Przepraszam. To miasto tam leżało, tego jestem pewien. Zarovich było dokładnie w tamtym miejscu, niedaleko na zachód od wzgórza. Czym jest widziadło poza widziadłem? Możesz zgadywać równie dobrze jak ja. Jacyś bistani nie raportowali? Czego? Czy nie to miasto kontaktu? Dalej tam stoi? Z tego co się orientuję, to nie. Spłonęło? Nie raportowali czy nie stoi? Nie raportowali czy nie stoi? Nie mam takich informacji, nie mam pojęcia co się mogło z nim stać. Nie mam miasta jak miasto. Nie mamy zapisów. Ale to jeszcze nie koniec, bo... Inna rzecz, która mnie zaciekawiła, odwraca się do Agaty. Pytałaś o opactwo świętej Markowi. Chciałaś się dowiedzieć czegoś o nim. Znalazłem niepokojące zapiski w kwestii samego opata. Możesz zapytać się, jak to możliwe, przecież pojawił się dopiero 10 lat temu. Pojawił się po raz kolejny. 150 lat temu miałem opis przystojnego mężczyzny, który przybył do opactwa chcąc na nowo je w nim zamieszkać. Podobno dokonywał cudów i leczył innych. Ale coś poszło bardzo nie tak. Ludzie, którzy byli uzdrawiani, zaczęli okazywać straszliwe deformacje. Więc opat odszedł. Mam wrażenie, że historia się teraz powtarza. Ale skoro znowu młody i przystojny mężczyzna przybywa do opactwa, mam dziwne podejrzenia, że... Sami wiecie, kto jest tutaj nieśmiertelny i lubi bawić się swoimi poddanymi. Teraz też widziano już ludzi z deformacjami, czy jeszcze do tego nie doszło? Opat podobno dokonał kilku uzdrowień i po raz kolejny mieliśmy informację o tym, że osoby, które zostały uzdrowione, nie wróciły więcej. Nie to, że umarły, był z nim jakiś kontakt. Ale podejrzewam teraz, po przeczytaniu tego, że po raz kolejny doszło do kolejnych deformacji. Czy opis tego zdarzenia kojarzy mi się z jakąś magią, albo z jakimś
z jakimiś praktykami, rytuałami, czymkolwiek. Rzuć na wiedzę tajemną. 17. Słyszałeś o faktycznie uzdrawianiu, które jeżeli zostało źle przeprowadzone, albo z jakiegoś powodu wdało się tam jakieś spaczenie, może było to na przeklętej ziemi, coś zakłóciło, że tak powiem, piękny przepływ tej magii, mogło doprowadzać do dziwnych deformacji i nie najlepszego efektu. To nie musiało być intencjonalne. Deformacje mogą wynikać ze źle przeprowadzonych czarów, rytuałów. Ale nie wydaje wam się to dziwne, że 150 lat temu młody, przystojny mężczyzna przychodzi, otwiera opactwo i 150 lat później dzieje się dokładnie to samo? 150 nie jest liczbą pierwszą. Czy winnym jest mężczyzna, czy opactwo? Myślę, że to będziecie musieli sprawdzić, kiedy dotrzecie do Kresk. Czy w tym opactwie jest coś specjalnego? Nie wiem, jakieś relikwie, albo jakaś katedra tam w okolicy, albo kościół? Tak. Nie w samym opactwie, ale w Kresk znajduje się święty staw. To jest miejsce, z którego wszyscy kreszczanie pobierają wodę. Staw został rzekomo pobłogosławiony przez samą świętą Markowię i teraz nawet w pochmurne dni skrzy się tak, jakby promienie słońca się od niego odbijały. Woda jest podobno zawsze nieskazitelnie czysta i niektórzy mówią, że ma nawet uzdrawiające właściwości, ale tego nigdy nie byliśmy w stanie zweryfikować. Święta woda, fantastycznie. Gdyby uzdrawiała, to chyba taki opat nie byłby potrzebny. Też o tym pomyślałem. Można by jej wziąć trochę, mogłaby być dobrą bronią na nieumarłych. Wiem, że na pewno woda święcona pomaga na wampiry. Więc może to jest jakaś bardziej święcona woda? Najwyżej możemy sprawdzić to. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania... Tak, czy kojarzysz postać Leona Markowa? Leona Markowa, tak. Sprawdziłem, to był jeden z głównych konspiratorów przeciwko Straddowi, chyba jeden z jego morderców. Co się z nim stało? Został pochwycony, próbował zbiec po całym zamachu, ale strażnicy Stradda go dorwali, a potem w bardzo brutalny sposób doszło do egzekucji. A co zrobiono z ciałem? Takich informacji nie mamy. Wiesz o tym, i tu sprzedam ci informację, że jego pozostałości znajdowały się w domu Fiony Wachter w Walaki? Trzecie, po jaką cholerę ta szczególna kobieta miałaby trzymać jego kości? Podobnież jest w rodzinie Wachterów od pokoleń. I pozwól, że zacytuję dosłownie, żeby nikt przypadkiem go nie wskrzesił. Wachterowie zawsze byli trochę pomyleni. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś poza samym Straddem wracał do życia po tym, jak został zabity. Niemniej, skąd w rodzinie Wachterów znalazły się te kości? Rodzina Wachterów ma spore koneksje w dawnych, dawnych latach z rodziną Zarowicz. Byli to ich bardzo wierni poddani jeszcze od króla Barowa i królowej Raweny. Nic dziwnego, że trzymali blisko, ale żeby dawać kości, to już jest trochę porąbane. Pewnie choć tak. Się wydaje akurat porąbane wśród wszystkich tych rzeczy. To stało się jeszcze zanim wszystkie te rzeczy, o których mówisz, nadeszły. Muszę odpocząć. Ja siadam też. Gdzieś pod ścianą po prostu. Hej, Pins, niech potrzebujesz pomocy? Jesteś na pewno w dobrym stanie? No... Może trochę. I widzisz, że wiesz, Pins jeszcze trochę poobijana. Niektóre rany wyglądają jakby były świeże, ale zasklepione, jakby szybko się goiły, ale jest jeszcze kilka, które wyglądają wyraźnie świeżo. Jeśli byś pozwolił... Naprawdę ostro się dopadły. Tak. Z jakiegoś powodu były niechętnie nastawione
do mnie. Mhm. Chciałbym się przyjrzeć obrażeniom Pins i chciałbym równocześnie, przypominając sobie dziecinną rozmowę z Agatą, zastanowić się, czy widzę jakiekolwiek anomalie biologiczne, przynajmniej powierzchownie. Czy serce jest po właściwej stronie, czy skóra jest jakaś dziwna, czy może są jakieś wyrostki na skórze lub głowie. To rzuć na medycynę. Pozwolę Pawłowi odpowiedzieć w zależności od rzutu. Osiem. Nic nie zauważam. Okej, okay, to jest więcej niż 5, więc z tym rzutem i z medyczną wiedzą Trevora, zakładam, że nie jest kompletnie ślepy, możesz zauważyć, że ma... zwrócić uwagę, bo na pewno zauważyłeś to wcześniej, że ma nadmiarową ilość ran generalnie i blizn i tak dalej, i tak dalej. Gdybyś zobaczył jedną taką ranę, to uznałbyś, że okej, ktoś miał szczęście, bo wygląda na coś, co powinno być śmiertelną raną, a najwyraźniej żyje. Ale u niej tych ran, które na pierwszy rzut oka wyglądają, o, to mogła być śmiertelna rana, ale najwyraźniej się poszczęściło, jest na tyle dużo, że jakby to szczęście się wydaje bardzo zaskakujące na tym etapie. Co oznaczają te tatuaże, które masz na rękach? Pins przez chwilę się zastanawia i odpowiada, to są jakby moje notatki do uczenia się rzucenia czarów. Zobacz, musiałaś to tatuować? Wyobraź sobie, że ty masz swój krzyż na przykład, a Agata ma swój gwiazdkę. Ja mam to. Okay. Potrzebuję czegoś, żeby się skupić i a to pomaga. No dobrze. I Trevor cały czas leczy za pomocą swojej magii Pins, więc jest lekkie, białe światełko, które zasklepia rany. Ja mam inne pytanie. Czy przyglądasz się tym tatuażem jakoś szczególnie, skoro to robisz? Przyglądam się i chciałbym tutaj rzucić na coś. Mogę? Percepcja. 27! Widzisz wszystko. Mam ci opisać? Jest kilka takich równo ustawionych, ale dość już mocno rozmazanych, bo pozostałe tatuaże Pins są w miarę zadbane, powiedzmy, chociaż mają blizny, które po prostu je niszczą w niektórych momentach. Te są trochę rozmazane, ale widzisz, że one też jakby pojawiały się w różnych momentach, bo to nie jest jeden tatuaż zrobiony w całości w tym samym momencie, tylko że po prostu kolejne linijki były dodawane w różnych miejscach. Tekst jest rozmazany, no ale jesteś w stanie rozpoznać... Jestem w stanie rozpoznać język lub alfabet. Znaki. To rzuć na religię i ja ci powiem, czy rozpoznajesz, czy nie, bo to będzie miało największy sens. 7. To nie. Może Pins ma krzywe z... ten, jak to się mówi, styl pisania, ale... Macie może sól? Cytrynę? Nie tutaj. Wyczerpaliśmy z tego, co rozumiem, wszystkie zapasy, jakie tu były. Tak sądziłam. Dzięki, Trevor. Więc jeśli nie macie już więcej pytań, myślę, że wszystkim dam drzemka dobrze zrobi. W nocy Adrian powinien wrócić z winiarni, a nad ranem może Elwir wróci z kreski i będziemy mogli powoli się tam zbierać. Zakładam, że wszyscy chcemy odwiedzić Kresk. To już wszystko w dzisiejszym wyjątkowo długim odcinku. Dzięki, że byliście z nami i pamiętajcie, że już za chwilę na naszym Patronite znajdzie się dodatkowe, bonusowe omówienie dla naszych wspierających, a w ciągu najbliższego tygodnia w różnych odstępach czasu znajdą się tam też notatki naszych postaci, które dodatkowo rozszerzą informacje, które znalazły się w tym odcinku. Pamiętajcie, że nasz projekt nie mógłby się rozwijać bez waszego wsparcia, więc jeżeli dobrze się bawicie oglądając Mgły Ravenloftu, to zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty. Dzięki za spędzenie dzisiejszego wieczoru z nami i do zobaczenia.